Buonasera. Witam Państwa bardzo serdecznie w skromnych progach Akademii Włoskiego Kina. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się teraz logują i nas oglądają, czy to na YouTubie, witaj Wejko, czy też via Facebook. Chciałabym już na samym początku podziękować, jak zawsze, patronite.pl wszystkim osobom, które wspierają Akademię Włoskiego Kina przy jakimkolwiek progu wsparcia. Uwierzcie mi, że to jest naprawdę bardzo cenne. Dziękuję też wszystkim tym, którzy lajkują, udostępniają i dzięki temu też pozwalają nam osiągać większe zasięgi. I chciałabym podziękować oczywiście patronom imiennym, patronom i patronkom: Annie Osmulskiej-Mętrak, Mariuszowi Jurczakowi, Annie Jóźwiak, Robertowi Kisielowi i Piotrowi Czerkaskiemu, który za chwilę do nas dołączy, ale to jeszcze za chwilkę. Mówiąc o patronacie, nie sposób nie wspomnieć o tym, że właściwie cały luty zarysuje się nam pod znakiem Eleny Ferrante, ekranizacji Eleny Ferrante, twórczości literackiej Eleny Ferrante. Możemy już od kilku dni, czy właściwie od tygodnia, chwalić się patronatem medialnym do filmu Córka na podstawie powieści Eleny Ferrante. Dystrybutorem filmu jest Velvet Spoon. Jak Państwo tutaj możecie zobaczyć, Olivia Colman, też Dakota Johnson w tym filmie, debiut Maggie Gyllenhaal, tutaj z tymi nazwiskami dzisiaj może być ciężko, więc już wiecie Państwo, o kogo chodzi, i też oczywiście nagrodę za scenariusz na ostatnim festiwalu w Wenecji. Będziemy się przygotowywać do tej premiery, a jej zwieńczeniem będzie spotkanie poświęcone ekranizacjom Eleny Ferrante. Dotkniemy nawet lat 90. filmu Maria Martone i L'amore molesto, ekranizacji serialowych, a także oczywiście tego filmu. Także luty pod znakiem Eleny Ferrante, nadchodzący luty, a także Cinema Paradiso, ale o tym powiem więcej na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. Chciałabym też podkreślić, jak bardzo się cieszę, że mamy patronat specjalny. I już Państwo zobaczyliście taką planszę z... Jeszcze ten fanpage nie ma, co prawda, loga. Tak, ja wiem... To jest fanpage, który ma taką bardzo wdzięczną nazwę Godardowskiej Graszki i Wujkowie Apichat Ponga Vira Setakula. Ja jestem pewna, że od razu czuję, że przeczytałam to w jakiś sposób pokrętny, znam twórczość, ale co do samego nazwiska, to mam nadzieję, że oglądają nas przedstawiciele tego fanpage'a. Bardzo Wam dziękuję za współpracę. I to, co jest bardzo ważne, że część pytań, która wchodzi w skład naszego quizu, została przygotowana właśnie przez Godardowskie Igraszki. I uwierzcie mi, że nie było nigdy takiego quizu, jaki będzie dzisiaj. To znaczy, to, co nasz gość Piotr Czerkawski, teraz jeśli mogę, przepraszam za zmianę kolejności, poprosić o zdjęcie wykonane przez naszą kochaną Olę Daw, naszego gościa tutaj z jednym ze swoich kotków. Może się dowiemy, czy to jest kotek Imba, czy kotek chyba Gangus, nie wiem, to Piotrek nam więcej powie o swoich kotach. Nasz gość bardzo się cieszy, że przyjął zaproszenie do Akademii. To jest zwieńczenie ciężkiej pracy naszej w styczniu, różnych spotkań. Ten quiz, uwierzcie, że to petarda, ale też inna formuła spotkania, jak zaraz zobaczymy. Dzisiaj nie skupimy się na jednym tytule filmowym, ale to będzie podróż. Podróż, naszym kierowcą będzie Piotr Czerkawski. Dla tych z Państwa, jeśli w ogóle wśród oglądających dzisiaj nas osób jest ktoś, kto nie wie, kim jest Piotr Czerkawski, to tylko dopowiem, że krytyk filmowy, dziennikarz, kurator programowy Kina Nowe Horyzonty, jak sam pisze na swojej stronie facebookowej, kpinoman, esteta i wichrzyciel. A jeżeli ktoś poważniejszych informacji na temat Piotra Czerkawskiego chciałby się dokopać do takich, to polecam jego stronę na Wikipedii. Już podkreślę, jakby można by ten dorobek analizować na różne sposoby, różne artykuły, wywiady, już ponad dekadę chyba Piotrek pisze, ale chciałabym podkreślić, że chyba taką najważniejszą, jak na ten moment, publikacją jest książka Drżące kadry, rozmowy o życiu filmowym PRL-u, w PRL-u, wydawnictwo Czarne 2019, także jeżeli chcielibyście poczytać właśnie takie rozmowy z humorem i ze swadą, to wydaje mi się, że to jest idealna lektura dla Was. Tutaj widzę, że Godardowskie Igraszki mocno z nami są. No to słuchajcie, to ja bym tego kpinomana, estetę i wichrzyciela zaprosiła do nas do studia. Witamy Cię, Piotrze. Ciao, ciao a tutti, ciao Diana. Devo dirti che mi sento un po' come Zbigniew Stonoga adesso, perché sai, siamo in diretta.
possiamo salutare qualcuno, ma possiamo anche offendere qualcuno. Sì, direi un sacco Dai, di stronzate. offendiamo Chi qualcuno. vuoi? Da chi iniziamo? Tu za przyjemność być, że tak powiem, dzielić z tobą dziś ten ekran włoski, perfetto. Znaczy, czepiłabym się tylko Fender, że się inaczej akcentuje, ale jest wybitny, naprawdę. Słyszałam nawet, że już wywiady robisz w języku włoskim, między innymi z Tony Servillo, i mam nadzieję, że do tej rozmowy dotrzemy gdzieś tam w trakcie tej naszej No ja podróży. powiem tylko o akcencie, usprawiedliwię Tak. się. Jeszcze mam koło mieszkania taką knajpę, w której jest pani kelnerka z Turynu i trochę z nią sobie czasem rozmawiam i ona kiedyś mi na koniec, żegnając mnie, powiedziała właśnie, że słuchaj, mówisz nieźle całkiem po włosku, nawet gramatykę dobrze znasz, stosujesz te wszystkie reguły, ale akcent masz jak Polak. No. Pani z Turynu brzmi już dosyć kontrowersyjnie, patrząc na to, co masz na kurtce, tak bym to nazwała, na tym dresiku. Tam jest logo Napoli i także wszystkie reklamy związane z najlepszą drużyną świata, a także widzę koszulka bardzo filmowa, Pietro. Tak, koszulka związana z jednym z filmów, o których dzisiaj powiemy, czyli Il Sorpasso, takim moim odkryciu czasów pandemicznych, bo właściwie to było tak, że kiedy zamknięto nas w domach, to miałem do wyboru albo oszaleć, albo trzymać się jakiegoś rygorystycznego planu, jak w więzieniu, po prostu wydzierać te kreski na ścianie, żeby. Dni. I dla mnie ekwiwalentem wydzierania tych kresek było oglądanie włoskich filmów, których wcześniej nie widziałem, a powinienem był zobaczyć. Takie klasyczne nadrabianie zaległości. Dorwałem jakieś listy największych włoskich szlagierów filmowych i odhaczałem po kolei pozycje z listy. Część tych filmów, no, znaczna część mi się podobała, niektóre mi nie podeszły, ale ze dwa naprawdę. No, przewróciły mi w głowie, jakoś bardzo mocno zapisały się w mojej pamięci, też korespondowały ze stanem, w jakim byłem, czy w ogóle z jakimiś przemyśleniami o sobie, o świecie i o kinie, jakie miałem. I te tytuły to właśnie Il Sorpasso i na drugim biegunie zupełnie inna wrażliwość, Drzewo na Saboty Ermana Olmiego. No i te tytuły też zostały przez ciebie wyróżnione. Tutaj nie chcę spoilerować. Ja patrzę kątem oka na mojego pieska, który cieszę się, że się lepiej czuje, bo ostatnio mu było gorzej, ale szaleje. Także może się okaże, że przyjdzie się Kotka przywitać w ten Inba wieczór. pragnie sławy. Chyba jest trochę zazdrosna o to, że nie została uwieczniona, ale bardzo A, intensywnie domagała się. czyli jednak. No tak, czyli nie trafiłabym, bo gdybym strzelała, że, ale no imię trzeba pogratulować. No imiona są naprawdę cool, że tak powiem. Ja się, słuchajcie, tutaj widzę, że Godardowski i Graszki Piotrek, ale kompilacje najlepszych akcji bramek SSC Napoli to nie są filmy, tylko filmiki. Tu Wypraszam widzę, że sobie, jeśli to jest. są bramki Maradony, to są filmy, a nie filmiki. To jest, tak, to są dzieła, jak to się mówi, to są, to już jest, to jest opera, opera d'arte. Piotrek, jest takie pytanie, które zadajemy na samym początku, jak mamy spotkanie akademii, trochę jest to taki rytuał, nim wejdziemy do tej przestrzeni, czyli o początki dla każdego związane nie z kinem ogólnie, tak, to nie będzie pytanie z cyklu, czemu zajęłeś się kinem? Bardzo szczególnie chciałabym się bardzo, o to będzie bardzo konkretne to pytanie, czy ty pamiętasz ten moment, czy w ogóle może nawet tytuł, kiedy bardzo świadomie obejrzałeś włoski film, że wiedziałeś, że on jest produkcji włoskiej, nie wiem, już nie chcę dokładać, żeby, czy pamiętasz taki tytuł, taki czas? Wiesz co, mogę na to pytanie odpowiedzieć dwojako i sam się zastanawiam, czy chcę być szczery, czy chcę dobrze wypaść. No. I niech będzie szczerość jest. Dimmi la verità, dimmi No la dobrze. verità. No dobrze, więc chyba to było Życie jest piękne Beniniego, który mi się o zgrozo podobało, kiedy byłem nastoletnim, takim bardzo chłonnym, mało krytycznym kinomanem. Nie wracałem do tego filmu od wielu lat, bo jestem przekonany, że dzisiaj bym go uznał za jakiś nie dość, że wyciskacz łez, to jeszcze film dwuznaczny moralnie, przykład holokaustowego kiczu i tę litanię zarzutów można mnożyć. No ale kiedy miałem tych lat naście, no, nie miałem prawa tak go odebrać. Zdziwiłbym się i niepokoił, gdybym już tak analitycznie do niego podszedł. Więc chyba coś, co jakoś może ten wybór obronić i jakoś mnie
chyba naznaczyło i w ogóle określiło mój horyzont myślenia o włoskim kinie i może podświadomie jakoś zachęciło do dalszych poszukiwań, to było pokazanie przez Beniniego w tym filmie, że można łączyć i w całym filmie, i tak naprawdę ze sceny na scenę sentymentalizm i poczucie humoru. Jakieś dwa porządki, które z naszej polskiej perspektywy wydawałoby się są od siebie bardzo odległe, a tam one szły pod rękę. I było to dla mnie jakoś niesamowicie odkrywcze, że można się śmiać, a za chwilę płakać, to wszystko się nie wyklucza. No i chciałbym jednak zbudować jakąś taką sztafetę, że to wszystko nie było na marne, no bo przecież Beninim fascynował się Federico Fellini, obsadził go w Oczywiście. Głosie Księżyca, Księżyca. a Fellini to już, właśnie dlatego mówiłem, że zastanawiam się, czy być szczerym, czy wypaść dobrze, bo ten wybór, który pokazałby mnie w lepszym świetle i pojawił się niedługo później, a był już w pełni świadomy, to jest właśnie Fellini. Kiedy odkrywałem na własną rękę klasyków kina i chciałem ich poznawać, nadrabiać, to oczywiście Fellini pojawił się na tej liście i chyba jako pierwszy i też najmocniej skradł moje serce, że oglądałem te filmy i czułem, że one poruszają no, jakąś ważną część we mnie, mojego podejścia do świata, mojej mentalności. To znowu był taki dowód na to, że można robić filmy ambitne, wysoko artystyczne, nagradzane na festiwalach, a jednocześnie pełne życia, karnawałowe, takie rozsmakowujące się w przyjemnościach życiowych. To zresztą było też tak, że oglądałem właściwie Felliniego wtedy na przemian z Bergmanem i miałem tak, że Bergmana oczywiście szanowałem, doceniałem z dystansu, a Felliniego pokochałem jak brata. No i pamiętam, że kiedyś na jachcie burmistrza Zadaru, popijając rakiję, toczyłem dokładnie tę samą rozmowę z Krzysztofem Zanussim. Gdzieś tam jeszcze się przewijało parę innych barwnych postaci, na przykład Shigeru Umebayashi, autor motywu przewodniego ze Spragnionych Miłości. No, mniejsza z tym, można by całą tę rozmowę spędzić na Ale wspominaniu. rozumiem, że to coś jakaś taka świeża była ta rozmowa, jakieś 2014-15. Nie miałeś wtedy 15 lat, tak? Jakby z tym Zanussim na tym, bo No nie, ale poczekaj, no i tak, no byliśmy dwoma Polakami jedynymi na tej imprezie, siłą rzeczy jakoś tam ku sobie krążyliśmy, spędziliśmy trochę czasu, no i właśnie zaczęliśmy opowiadać o swoich takich fascynacjach, o mistrzach i ja powiedziałem dokładnie tą samą historię, że na początku ten Fellini i Bergman u jednego szacunek, i Krzysztof Zanussi tak tego wysłuchał, zrobił taką teatralną pauzę, pokiwał głową i powiedział: widzi pan, u mnie było dokładnie odwrotnie. no to klasyk. A no tutaj przy tym Fellinim moglibyśmy się już tak na moment zaparkować. Ten busik, który ty prowadzisz, tak to ładnie nazwałeś dzisiaj na swoich social mediach, bo zastanawiam się, tutaj też ja akurat widziałam nawet niedawno Życie jest piękne, to może być też taka różnica wrażliwości, po prostu indywidualna, że jakoś tak po latach wciąż to wzruszenie było, jakaś taka chęć dopuszczenia możliwie wszystkich form artystycznych, włącznie z komedią dell'arte, mniej lub gorzej wykonaną, do tego, żeby mówić o tej tragedii, tak? Żeby mówić o Holokauście, ale jakoś tak zastanawiam się, czy masz na przykład tak, wracając do Felliniego, czy w ogóle masz na to czas, patrząc, ile oglądasz, że akurat u Felliniego coś ci się zestarzało i masz poczucie takiego, no jednak. Okej, jest wciąż ten brat, jest ta pewnie empatia, pewnie miłość do tego kina, ale czy masz takie poczucie, że też ten fałszywy brat zrobił jakieś falsopasy, jak to Włosi mówią, prawda? Jakiś fałszywy krok i też gdzieś tak po latach coś się u niego gorzej zestarzało? Czy nie? Czy nie ma takiej opcji u Felliniego? Wiesz co, ja myślę, że on się zestarzał oczywiście i ten mój afekt też się zestarzał. To spojrzenie jest dojrzalsze, jest trochę bardziej krytyczne, ale to się wszystko zestarzało w sposób piękny i pełen szacunku, bo faktycznie tak z duszą na ramieniu, jak jeszcze prowadziłem zajęcia ze studentami na dziennikarstwie na Uniwersytecie Wrocławskim, to byli studenci zagraniczni i miałem taki pomysł, że oglądaliśmy arcydzieła kina europejskiego i o nich dyskutowaliśmy, no i przemyciłem tam Amarcord. I trochę się obawiałem, bo to nie byli
studenci specjalności filmowej, oni nie mieli jakichś szczególnych związków z kinem, a jednak ten film docenili. I na wielu poziomach on zadziałał. Na mnie też zrobił nadal spore wrażenie. Jeden zgrzyt, jedna rysa może się pojawiła i ona też się powtórzyła, kiedy później wracałem też po latach do słodkiego życia. No ale gdyby tych rys nie było, to bym się niepokoił, bym uważał, że moja miłość jest ślepa. To jest normalne, że ten odbiór był inny. Tempo. Bywają w filmach Felliniego puste przebiegi, jakieś sceny, które bardziej bezwzględny montażysta, oglądając te filmy z dzisiejszej perspektywy, mógłby wyciąć i nie miałoby to specjalnego uszczerbku dla opowiadanych historii, no ale umówmy się, jest to zarzut małego kalibru, jak na filmy, które mają już 50-40 lat. Tylko tyle. Cała reszta, cała magia pozostała. Super. No, też myślę, że to pokłosie takiej estetyki modernistycznej, która też stawiała sobie bardzo mocno ten martwy czas, prawda? Ja bardzo lubię twórczość Antonioniego, dobrze powiedziałam. Fellini zawsze był mi bliższy, ale jakoś tak. To nie jest tak, że oglądam co drugi dzień Antonioniego z takim, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie wyjść, ale czuję się ten właśnie, ja bym to nazwała martwy czas czasami. I ja tak mam akurat mniej z Fellinim, bardziej z Antonionim, a co do właśnie takiego poczucia jakiejś takiej lekkiej zmiany, no to ja na przykład mam trochę problem z 8,5, na takiej zasadzie, że jednak taka wizja reżyserska tam prezentowana, tak bardzo w zgodzie z tym paradygmatem właśnie lat 60., kiedy dzisiaj, prawda, dużo się mówi o pewnych takich zmianach, to też bym na przykład tam miała takie, tak jakby, czy ten film na przykład można by jakoś tak inaczej do niego podejść. I mam coś takiego ostatnimi czasy, że taka wizja właśnie Boga reżysera, która uformowała przecież całe pokolenia, to jest jeden z tych filmów, który obok Słodkiego Życia pojawia się zawsze wszędzie, na jakiś top 10, nie wiem, Sight and Sound, czy jakiś taki najważniejszych stron. To nie wiem, czy też tak nie miałeś jakby z 8,5, czy to jest akurat taka też, ale to też może Nie, przechodzić. chociaż akurat ta figura reżysera Demiurga trochę wymknęła się oczywiście spod kontroli i doprowadziła do serii nadużyć. W jakimś sensie można by przeprowadzić oczywiście paralele z ruchem Me Too i z tym, jakie relacje obowiązywały na planach. Więc to jest temat do zgłębienia, ale nie jest to wina Felliniego. I 8,5 też powtórzyłem Nie, po ja mu latach. nie Nie, daję nie go odbiegał, nigdy. nie odbiegał znacząco. Nie wydał mi się bardziej nudny czy bardziej przestarzały niż te inne jego wielkie dzieła. Obronił się. Natomiast Antonioniego, jak wspomniałaś, to też przypomniały mi się takie dość wstydliwe z dzisiejszej perspektywy nastoletnie mrzonki, jakie sobie roiłem, bo pamiętam, że właśnie kiedy byłem tym nastolatkiem, który odkrywał klasyków dla siebie, to wyszedł wtedy ten wielki boks wydany przez Gutek. Film Tak. tych arcydzieł Antonioniego i wtedy stwierdziłem, że to już jest kino tak dużego kalibru, że trzeba do niego podejść z odpowiednim ceremoniałem. Miałem już chyba, byłem tuż po 18, dostałem na urodziny taką wielką butelkę Jacka Danielsa i miałem takich kilkanaście wieczorów, że oglądałem sobie te filmy Antonioniego i piłem Danielsa po prostu do nich. No. Ulala. Myślę, że bardziej. Nie, no brzmi to, wiesz. Znamy się długo, więc tak, żeby też ludzie się nie znudzili, będę się co jakiś czas kompromitował i będę takie autodonosy na siebie sprzed lat składał. Ale to kurczę, takie celebrowanie, w ogóle kolekcjonowanie DVD, tak jak to nie wiem, także chciało się mi. Ja pamiętam, jakim wymarzonym był ten box. To nawet ja takiego nie miałam, ale muszę przyznać, że pamiętam, jak w ogóle sam fakt posiadania tych filmów na własność, to, że mogłeś sobie właśnie taki ceremoniał odbyć, to dawało strasznie dużo. A już domykając wątek z Fellinim, ja nie dokładam tego u Felliniego, bo ten film pod kątem, nie wiem, formy, to jego można po prostu na jakimś stole montażowym analizować, dalej widzieć jakby aktualność, jakby już nawet nie chcę robić tych paraleli pokroju Fellini, Sorrentino, na ile to jest ze sobą tam przetkane i kto od kogo czerpie i tak dalej. Właściwie patrząc jakby na stan rzeczy,
to jest jednokierunkowe. Bardziej chodziło mi o to, że zdziwiłam się, że miałam to, to był 2020, kiedy oglądałam ten film, nawet byłam tam zaproszona do podcastu Maćka Kędziory w Filmawce i że ja taka emocja mi przyszła, tak jakoś, może to jest ten czas, który jest teraz i to tak po prostu gdzieś tam, prawda, incepcja, ta myśl się pojawiła, ale miałam tak, że jakby widziałam to, widziałam, jakby to był dla mnie ważny motyw takiej refleksji w ogóle wokół tej figury Demiurga, który wszystko może i tak dalej, i ma ten harem, i wiesza krytyków, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie parkujemy, panie kapitanie? Zatrzymajmy się przy Fellinim jeszcze, bo tak jednak dobrze. Boli mnie mój własny snobizm, do którego się przyznałem i chciałem też, przywołując opiekuńczego ducha Felliniego, tę jego braterską solidarność, wspomnieć doświadczenie z drugiego bieguna, takie, które dla mnie jest fundamentalne, jeśli chodzi o coś, co... No dobra, nazwę, użyję tej kliszy, nazwę magią kina, no bo jednak czasem prostota pewnych pojęć trafia w sedno i opisywałem to jakiś czas temu na łamach kina zresztą, kiedy zaproszono mnie do napisania tekstu o kinofilii w ogóle, jako doświadczeniu, jako przeżyciu i ona dla mnie wiąże się czysto właśnie z postacią Felliniego i z jego apetytem na życie i z tym, jak on potrafił, zachowując ambicje, jednocześnie trafiać do gustów mas szerokich, bo Nowe Horyzonty zrobiły kiedyś jego retrospektywę. To była jedna z pierwszych edycji we Wrocławiu, rok 2007 bodajże. I pamiętam, że w ramach takiej popularyzacji też twórczości Felliniego, co uważam było strzałem w dziesiątkę i znakomitym pomysłem, na rynku zaprezentowano właśnie Amarcord na pokazie publicznym, darmowym, gdzie każdy mógł przysiąść i zawiesić oko na tym filmie i miałem wtedy chyba jedyny raz w życiu takie poczucie, tak silne przynajmniej, jedności tego, co dzieje się na ekranie z tym, co dzieje się wśród widzów. Te dwie rzeczywistości tak od siebie odległe nagle na tych kilkadziesiąt minut się połączyły, bo tam mieliśmy tę erupcję felliniowskiej wyobraźni, dowcipu, fantazji, a z drugiej strony, serio, to brzmi, jakbym to wymyślał, ale tak nie było. Naprawdę na tej widowni byli z jednej strony ludzie z karnetami z Nowych Horyzontów, z drugiej jacyś goście pod krawatem, którzy pewnie wyszli z korporacji, właśnie skończyli pracę i chcieli na chwilę usiąść, a byli jeszcze jacyś kloszardzi, którzy po prostu też zostali zwabieni tym, że coś się dzieje. I te wszystkie grupy na moment się połączyły w jakiejś takiej idylii, w utopii. Śmiali się ludzie z tych samych żartów, reagowali identycznie na te same sceny. Ja jeszcze byłem w jakiejś większej grupie znajomych. Ktoś tam zamówił pizzę, podawał butelkę wina. No, myślę, że coś takiego już mi się nie powtórzy, ale tym bardziej zachowuje to wspomnienie jako absolutnie magiczne. I myślałem naprawdę, że Fellini ten wieczór reżyseruje. A powiedz, ja pamiętam, to była któraś Synergia, też festiwal, który znamy, wydaje mi się, że wtedy, nie było cię wtedy w knajpie, to już była taka, jakaś taka kolacja z gośćmi, jedną z gościni była Kasia Damik. I jakoś rozmowa, nie wiem, potoczyła się na tego Felliniego, nawet nie wiem jak, i ona wtedy użyła takiego sformułowania, że ona kocha Felliniego, kocha bardzo Amarcord, bo ma takie poczucie, że nawet jeśli to jest włoska rzeczywistość, która jeszcze tam przeżywa w Amarcordzie, taki ważny jest ten wątek w ogóle tożsamościowy, Włosi, faszyzm i tak dalej, to ona oglądając ten film wie dokładnie, jak pachnie pościel, którą matka pierze, jak smakuje danie, które jest na stole, mimo tego, że no, z różnych jakby perspektyw nie ma prawa widzieć de facto, tylko ona to czuje jako bardzo swoje. I nie zdarzyło mi się, rozmawiając z ludźmi bardzo różnymi, w Polsce szczególnie, żeby inny reżyser wywołał, może Sorrentino teraz to trochę ma, ale tak, żeby ludzie aż tak bardzo, że właśnie zapach, że wychodzą takie pewne rzeczy, zapach, smak, takie elementy. I zastanawiałam się, skąd według ciebie jest ten przepis na taki długowieczny sukces i w ogóle na taką uniwersalność właśnie też emocjonalną. Już sporo o tym powiedziałeś, ale mam wrażenie, że to jest jeden z tych reżyserów, gdzie no, non-stop to powraca, że możemy w tym świecie się tak łatwo zadomowić, możemy się w nim odnaleźć, mało tego, te jego wspomnienia, szczególnie w tym Amarcordzie, mimo tego, że są odległe w czasoprzestrzeni, nagle stają się nasze.
Ja mam czasami trudność, żeby z tym odpowiedzieć, bo mam wrażenie, że jednak trochę to pochodzenie determinuje, że jakoś tak czuję włoskie rzeczy jako moje, no bo tak wyszło, że się tam urodziłam, to był mój pierwszy język i tak dalej. Ale to, co w Polsce zobaczyłam na powinowactwie właśnie polsko-włoskim, to jest coś niesamowitego i to od małego, że ten Fellini po prostu jakoś tak chwytał. Jak ty byś to wytłumaczył swoimi słowami? Naprawdę bardzo z ciekawości. Wiesz co, ja bym w ogóle rozszerzył tę tezę i zaryzykował takie stwierdzenie, że w ogóle te kultury polska i włoska są sobie zaskakująco bliskie. Pamiętam taką rozmowę z Piotrkiem Domalewskim, wywiad w Gdyni robiliśmy i on mi powiedział, ja w tej chwili no, nie zapisałem sobie akurat tego nigdzie, będę przywoływał z pamięci, co jest niedoskonałe, ale wydaje mi się, że on mówił o jakiejś książce Jana Sowy. Na pewno mówił o jakiejś takiej poważnej naukowej publikacji, która przytaczała badania, z jakich wynika, że jak zapyta się o wyznawane wartości ludzi, to te odpowiedzi są niemal identyczne. I myślę, że coś w tym może być, że te nasze kultury niby tak odległe i style życia jakoś magnesują, jakoś się do siebie przyciągają i może być tak, że my rozumiemy to lepiej, chwytamy bardziej instynktownie niż jakieś inne kultury, że ta więź jest naprawdę głęboka. Włosi północy, tutaj z Piotrkiem często mamy, a że tak powiem kolokwialnie, bo pewnie dużo młodych osób nas ogląda dzięki właśnie Godardowskim i Graszkom, że mamy, toczymy sobie beczkę z tego, jak czasami się nadużywa tego felinianizmu i określa się niektóre filmy w Polsce, czy niektórych twórców od razu mianem felinich polskich. Na czy przykład to będzie pytanie w quizie na przykład? Jakiego reżysera opisywany? Fellini z Poznania? Nie. Ale słuchaj. Ale może jakieś bonusowe, nadprogramowe pytanie. Będzie, ale w ogóle pomyślałam, że żeby trochę tak... nie wiem, bo na wycieczce często są takie przerwy, nie? Ktoś idzie zapalić, ktoś tam, nie wiem, siku, coś tam. To w ramach takiej momentalnej, chwilowej... widzisz, już te italianizmy mi tak wchodzą, taki un momento, momentalna, cokolwiek, to chciałabym, słuchaj, tutaj uwierz mi, że nigdy nie było takiego przygotowania na quiz z mojej strony, ze strony właśnie Godardowskich i Graszek, które będę specjalnie skracać z wiadomych powodów i Wujków i tak dalej, tutaj się losuje i zobaczymy właśnie jak zareagujesz na te pierwsze wylosowanie. Będzie słówko włoskie i musisz odgadnąć intuicyjnie, nie chodzi o tłumaczenie go, ale czy to słowo to jest nazwa jakiegoś szczepu wina albo miejscowość gdzieś we Włoszech, w jakimś tam regionie, albo kategoria inne, po prostu jakieś włoskie słowo, które tak jakby możemy przy okazji sobie je przetłumaczyć, ale na ile już twoja intuicja, że czy to jest szczep wina, czy też nazwa wina, miejsce, czy właśnie waria. Tak, jakby, czy jesteś gotowy? A co jeśli to jest i nazwa szczepu i miejscowości, bo to często idzie w parze. No to, signore. Znaczy, jeśli tak się okaże, to masz bonusowy punkt. Okay. Wygrywasz film Agnieszki Holland. Śmieję się teraz, ale możesz, o, Bińczyka, znaczy no nie ma niestety nagród, ale dobra, jest, zobaczymy na ile, okej. To słówko, la parola è, Campo di Miele. Czy to będzie miejscowość, czy to będzie wino, czy to będzie, nie wiem, słowo po włosku, może nawet ja je wymyśliłam. Campo di Miele. Tak naprawdę każda z tych trzech odpowiedzi, nie wymyśliłaś tego, bo to oczywiście wiadomo... Dzięki Piotrek, nie, bo nie wpadłabym na taką... Wiadomo, co to znaczy, no, tylko... Campo di Miele, jako szczep, nie bardzo. Albo po miejscowość prostu... nie bardzo, więc... Coś innego. Żadne miejscowość. To jest miejscowość w regionie Latium. Naprawdę. Nie ma takiej miejscowości. W Latium. Naprawdę. Właśnie to jest... To może jeszcze jedno, bo mam ich dużo. To ten. Jeszcze jedno? Może mogę? Być. Tak, nie tak, wiem, tak. Może... Tak jakoś ciężko nad tym quizem pracowałam. Dobra, no to teraz tak. La parola è rocambolesco.
Szczep. Zastanów się. Ja nie mogę zdradzać. Nie, no, nie jest to szczep. To jak coś się robi modo rokambolesko, to w taki sposób bardzo śmiały. To było słówko. Mhm. Także słuchaj, co jakiś czas możemy robić trochę ten, więc no, to tak. Słuchajcie, też jak macie jakiekolwiek do nas pytania, to śmiało zadawajcie, my tutaj też mamy taki podgląd. Tylko już nie z serii, czy to słówko, czy szczep, czy listowość. Ty masz monopol. No dobra, czekaj, to jeszcze jedno. Gotowi państwo? Ale naprawdę, ja nie wiem, kto. Ale jak odpowiem trzy razy źle, to jakaś zapadnia się przede mną otworzy? Był taki teleturniej w latach 90. Ale na Polsacie, rosyjska ruletka, Henryk Taler. Nie, ale myślę tutaj, że się będziesz śmiał, bo to znasz. No trzeba było tak od razu, no, to jest szczep, zresztą jak z kampanii, bardzo dobry. Tak, Falangina z Benevento. A jaka jest najsłynniejsza postać Benevento? Najsłynniejsza postać Benevento? Z Benevento. Ale... Nie z drużyny piłkarskiej, z... że Kamil Glik. Chyba teraz, jak odpowiesz trzy razy źle, na Zooma wbija do was Agnieszka Holland. No, ale byłoby super, to ja specjalnie bym źle odpowiedział. No. Nie, no Falangina to jest przepyszne wino. Z Benevento jest San Gennaro. Święty January jest z Benevento. Czyli patron Neapolu. To jest, myślę, że dla fanów to była ręka Boga. Takie informacje są jak najbardziej w cenie. Piotrek, czy masz ochotę zaparkować na chwilę w Neapolu? Bo oczywiście. Myślę, że on tutaj będzie ciekawie łączył właśnie za sprawą ręki Boga i Felliniego i Sorrentino. Widzimy w najnowszym filmie, jak Fellini szuka ciekawych twarzy, szuka charakterów, szuka masek, jak to się często mówi, masek rozumianych jako takie charaktery czy postaci z komedii dell'arte wręcz, że tego jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o taki wysyp rzeczywiście bardzo ciekawych postaci w Neapolu. Widzimy to w filmie Sorrentino, czy to był na przykład do Ginger i Fred, casting, czy też do Ela Naveva, a statek płynie. No i tutaj też wielki powrót Sorrentino do swoich korzeni. I parkując w Neapolu, chciałabym zapytać, kiedy rozpoczęła się ta miłość do Neapolu? Czy to rzeczywiście ta postać, tak jakby, którą Sorrentino wprowadził w swoim serialu, czyli Kardinale Vojello, którego gra Silvio Orlando, czy to była naprawdę taka miłość od pierwszego wyjrzenia, czy po prostu gdzieś tam ten Neapol jako miasto wcześniej cię kręcił, że tak powiem, mhm. I piłkarsko to też było, czy możemy raz a dobrze zrobić porządek nad kwestią Piotra Czerkawski i Neapol, stolica kampanii. Kędziorku, nie jedz tam chusteczek. Wiesz co, to była mieszanka wielu czynników, no jak w każdej takiej ważnej, osobistej sprawie, to nie był pojedynczy impuls, ale tak, zaczęło się to od kardynała Vojello, który był moją absolutnie ulubioną postacią z młodego papieża. No i w ogóle to był też taki moment mojej bardzo silnej fascynacji kinem Sorrentina. I takim poczuciem, że tak jak znalazłem dla siebie, chciałem zagarnąć dla siebie Felliniego w tym kinie klasycznym, jako takiego autora, który miałem wrażenie, że mówił bezpośrednio do mnie, szeptał mi na ucho o tych swoich filmach, że to jest tak intymne i tak bardzo mi bliskie, że we współczesnym kinie jego odpowiednikiem stał się pod tym względem Sorrentino, więc, więc chłonąłem ten świat i ja też lubię, jak się fascynuję czyjąś twórczością, lubię wyjść poza samo kino, lubię wiedzieć, co ten człowiek czyta, jakiej słucha muzyki, co lubi jeść, jakiej drużynie kibicuje. No, tak mówiąc metaforycznie, ale i dosłownie w sumie ostatnimi czasy. No i ta postać Vojella absolutnie mnie uwiodła, skradła mi serce. Taki bardzo racjonalny człowiek z jednej strony, przebiegły mistrz zakulisowych gier watykańskich, ale mający właśnie takie przewrotne ludzkie oblicze, również które manifestuje się w tej pasji piłkarskiej. Ten kontrast mnie zachwycił, a z drugiej strony też z perspektywy kolegów i koleżanek z Godardowskich i Graszek widzimy już smugę cienia, ja i ty, bo
jesteśmy już po 30 i to zmienia trochę spojrzenie na rzeczywistość. Ja się na tym trochę się z tego nabijam, ale też łapię się na tym, że lubię wracać do jakichś takich porzuconych fascynacji dawniej i zobaczyć, ile w nich zostało. I tak było u mnie z piłką nożną, że jako dziecko, zanim odkryłem kino, to byłem w tym samym stopniu zafascynowany piłką. Znałem, do dzisiaj mam na jakimś śmietniku w głowie może daty nie, ale nazwiska piłkarzy, jakieś wyniki, no do tego stopnia to było szaleństwo. Potem to zarzuciłem na lata, również ze snobizmu, bo stwierdziłem, no, że jak to oglądać francuską nową falę i mecze piłkarskie, to ze sobą nie idzie w parze. Jakoś to zarzuciłem, to się wygasiło naturalnie, a potem zapaliło na nowo. Jakoś potrzebowałem odskoczni od tego świata sztuki rozumianego dosłownie, bo będę bronił też zawsze tezy, że dobry mecz piłkarski jest jakąś formą sztuki. No i tak trochę tego szukałem, chciałem powrotu i pojawił się ten Vojello, pojawiła się fascynacja Sorrentino i wszystko się złożyło jak puzzle. A trzeba też dodać, że Napoli miało wtedy swój taki prime time w ostatnich latach, powiedzmy. Trener Sarri uczynił z niego bodaj najpiękniej grającą drużynę w Europie, wówczas może poza... To jest bardzo dobre pytanie do ciebie, czy potrafisz wymienić skład? A najlepsze jest to, że to jest zadawane z profilu filmoznawczyni, czy potrafisz... Nie, ale myślę, że potrafiłbym wymienić skład Napoli z roku 2017. Może mi pomożesz. W razie czego. No to, ale na bramce Pepe Reina. Tak, na lewej obronie Fawzi Ghulam, w środku obrony para niezastąpiona, nieodżałowana dzisiaj Koulibaly i Albiol, chociaż Amir Rahmani trochę wchodzi w jego buty, już jest coraz pewniejszy, ale to jeszcze nie jest ta klasa. Graczy Koulibaly wciąż jest, Ghulam, jego słynne ścięgna, które i w ogóle różne, tak, które miały kontuzje, to też taka postać, która ja żałuję, że tak po prostu... No nie były jej w pewnym momencie, że niestety te kontuzje właśnie w tym szczególnie 2000... Pychowiec, to jest postać jak Sorrentina, bo też przecież te związki z Sorrentina i piłki, to jest też temat rzeka. Jego debiut był przecież opowieścią o starzejącym się piłkarzu, który się mierzy z kryzysem egzystencjalnym. Tak, no tam on w ogóle też jest po wypadku, więc to też jest tak, on ciekawie bada w ogóle taki, o tym się często, mam wrażenie, nie mówi, ale o samobójstwach w ramach sportu zawodowego, bo też jakby ta figura zwycięzcy, prawda, która jest tak lansowana, jest tak jakby zero-jedynkowo, przegrany albo zwycięzca, i teraz jaka jest ta zakulisowość i to, że on wtedy pokazał no właśnie dramat takiego piłkarza, który był na topie, potem, prawda, i ten, to tak, to jest jego ulubiona figura, to jest coś też, który musi sobie jakoś wyjść z tej klatki takiej jakby egzystencjalnej przy tych różnych depresjach w tej jego postaci. I dodajmy, Mario może jeszcze jest niezniszczalny, ktoś pisze. Tak, dla hardkorowych koneserów, że ta postać z filmu Dodatkowy Człowiek, debiutu Sorrentina, jest inspirowana autentycznym piłkarzem, czyli Agostino Bartolomei. Z AS Romy, tak. Romy, z lat 50. Tak. Słuchaj, ja nie odpuszczę, no to jesteśmy, jest Koulibaly, jest Albiol, kto dalej? Kiedy patrzymy na takie ustawienie... Na prawej obronie El Said Hysaj, tak, zwany również Albanii. Królem Albanii. Dokładnie. Kurczę, kto był w defensywnej pomocy? Tutaj mam... Wezmę Kędziora. Małą dziurę. Na pewno Marek Hamsik. Hamsik legendę, był. Alan legendę. Był. Alan, oczywiście. Alan przez WL. Tak, tak. Alan był taką ostoją defensywnej pomocy wtedy. Był Hamsik. Już się łokciami rozpychał w tym pierwszym składzie Piotr Zieliński. Zieliński, oczywiście. Pietrino. No. Przypomniałam się jedna rzecz z Zielińskim. Akurat to. Tak, no i w ataku Dries Mertens się przebudzał. Wtedy rodził się jako niezwykle bramkostrzelny napastnik. No ale to czekaj, no to... Jorginho jeszcze. Jorginho, który... Pomocy, no tak. Reżyser gry, reżista, tak.
Tak, poczuł się lepiej. Kędzior przyszedł, wita wszystkich. Kędziorek był bardzo chory 2 dni, ale podniósł się specjalnie na to nasze spotkanie. Jorginho, oczywiście, Jarek. Jorginho, no i teraz no, nie sposób Tak, nie ale zapytać. powiedzieliśmy o Jorginho. Jeszcze No Insigne trzeba było. przechodząc do ataku, no tak. Wielki, nieobecny od przyszłego sezonu Lorenzo Insigne. To To jest jest. też temat na No. jakąś historię. Nie wiem, czy dla Sorrentina, może dla kogoś jeszcze bardziej nostalgicznego. To jest tak sentymentalne, że tylko Giuseppe Tornatore by to udźwignął chyba. Historia piłkarza, który jest wychowankiem Napoli i w wieku 30 lat, nie mogąc dojść do porozumienia z klubem, mając też napięte, skomplikowane relacje z kibicami, odchodzi, ale nie odchodzi do jakiegoś klubu, który byłby rywalem Napoli, tylko ucieka na drugą półkulę, do Toronto. Też szalenie jakoś tam emocjonująca historia. No i jeszcze kończąc tę wyliczankę składu, Jose Maria Callejon na prawym skrzydle i w ataku razem z Mertensem Arek Milik. Kryształowe nóżki Milik. To były Gambet i Cristallo, tak go, bo tutaj też może warto zdradzić, że szanowni państwo, szanowni słuchający, bo to wy musicie zrozumieć coś, że tutaj i ja powiedzieć, że Piotr Czerkawski kibicuje drużynie, to jest prawda, ale też jakby nie wiem, czy słowo kibicuje, tak, Kędziorku, trzyma. Na przykład wyobraźcie sobie sytuację, że tego nie zapomnę, jak kiedyś dostaję SMS-a od Piotrka, to było lata temu, że on słucha Radia Kiss Kiss. Mało tego, pozdrowili go ze stacji Radia Kiss Kiss, bo tam się odezwał coś tamten. I to było tak niesamowite, że jak w ogóle tak, że nie wiem, że to do tego stopnia, tak? Że tam jest taka audycja specjalna, tak? Jakby to jest niesamowite, że to. No nie wiem, czy tutaj ktokolwiek z polskiej ligi, naprawdę mówię serio, tak byłby nawet wkręcony, prawda, w to, żeby wiedzieć, że jest takie radio, jak Radio Kiss Kiss Napoli, że są audycje specjalne poświęcone drużynie. Ale to z jednej strony był bezmiar pandemicznej nudy, no bo już mi zabrakło filmów do oglądania, a słuchałem rzeczywiście radia Kiss Kiss i oni mieli taką audycję, że się do nich dzwoniło taką na poły satyryczną i rozmawiało, więc napisałem do nich na WhatsAppie, no i jak oni zobaczyli, że jakiś głupek z Polski, z miasta, którego nazwy nie są w stanie wymówić, jest zainteresowany, żeby z nimi pogadać, to oczywiście od razu się odezwali. Bardzo to było miłe doświadczenie, ale myślę sobie, że Napoli nie da się kibicować inaczej, że robisz to albo w ten sposób, albo w ogóle nie ma sensu, bo takie jest to miasto i taka energia jest wokół tego klubu, co zresztą widać bardzo dobrze w nowym filmie Sorrentino. Jest takie przysłowie, że kiedy przyjeżdżasz do Neapolu, płaczesz 2 razy. A jak przyjeżdżasz, bo najprawdopodobniej coś nieprzyjemnego ci się stało, i stereotyp oczywiście jest taki bardzo bolesny dla miasta, że na pewno ci jakoś skroili i tak dalej, i tak dalej. Scippi tak zwane. A to drugie to jest, że płaczesz, no bo było tak fajnie, że właśnie płaczesz z takiej tęsknoty na zasadzie, kiedy tu przyjadę znowu. Czy twoje zderzenie. Czy właśnie może zderzenie to złe słowo, bo ma jakąś taką straszną, jakieś takie szorstkie, ale czy to wejście w tą tkankę miasta za pierwszym razem, jak to wyglądało, Piotrek? I czy w ogóle poszedłeś na przykład do kina od razu wtedy w Neapolu? Czy był tam też taki element kinowy? Pierwsza wizyta w Neapolu. Wiesz co, no, ja przesiąkłem tak tą neapolitańskością, że stałem się trochę przesądy, więc trochę boję się wypowiadać te słowa, ale póki co przynajmniej nie spotkało mnie w Neapolu absolutnie nic złego. Te negatywne stereotypy o mieście nie potwierdziły się, no, nawet w promilu, w 1%. Zawsze czułem się tam bezpiecznie. No, może też dlatego, że podróżowałem tam z głową i nie zapuszczałem się do Secondigliano na przykład, no, czyli do miejsca, gdzie kręci się Gomorę, tak, i które się cieszy najgorszą sławą, ale świetnie mi się tam żyło, bo ma to miasto w sobie jakoś. To też Sorrentino o tym znowu wspomina w wywiadach, kiedy opowiada o najnowszym filmie, że to miasto jest intensywne, jest żywiołowe i rzeczywiście nie sposób nie poddać się temu pędowi. I też zawsze starałem się, no oczywiście
nie pozbędę się brzemienia turyści, ale starałem się jak najbardziej je ograniczyć. No, sam fakt, że mówię tą kulawą włoszczyzną, że nie ustaję w wysiłkach, że właściwie nigdy nie zrobiłem takiego turu z TripAdvisora, który miałby odhaczać neapolitańskie atrakcje, tylko raczej wolałem snuć się po tym mieście i też po takich miejscach niekoniecznie oczywistych. Na przykład ja bardzo dobrze czuję się w dzielnicy Vomero, z której zresztą pochodzi Sorrentino, która jest taka, właśnie, tak. Która jest taka zupełnie niestereotypowa, jest położona na wzgórzu, trochę wyżej i jest dzielnicą klasy średniej. Jest nadal klimatyczna, ale jest bardzo zadbana, elegancka i zupełnie przeczy temu negatywnemu stereotypowi. No to kurczę, myślę o tych, bo bardzo często tak jest, że nawet jak jakieś widzę wycieczki do Neapolu, że ktoś podjeżdża, tam jest ostatnia, jedna ze stacji jest Secondigliano Scampia, czekają sobie fotę na tle właśnie tego, tych wieżowców a la Gomorra i ze strachu wracają szybko do tego metra i wracają z powrotem. Ale kino potrafi to świetnie wyśmiać. Pamiętasz ten film L'amore e mala vita, prawda? Ten musical braci Manetti, gdzie oni pokazują no dokładnie taką samą scenę i nabijają się z tych turystów. No. Czy jest taki Neapol właśnie spoza Sorrentino? Gdybyś mógł więcej, czy to byłby taki film, który byś polecił? Bo mam to też w pytaniach, bo byłam właśnie ciekawa, że poza to była Ręka Boga, która teraz za sprawą Netflixa staje się chyba, no i może jakieś nominacji do Oscara, teraz tym filmem o Neapolu. Za chwilę oczywiście dojdą, prawda, kwestie związane z Eleną Ferrante znowu serialowo i przypomnie, prawda, ten serial przypomni, że już jest trasa, zwiedza jak, prawda, zgodnie z książką i z serialem, ale inne filmy, gdzie ta neapolitańskość, rozumiana też jako w ogóle taka cecha, w ogóle sposób bycia wręcz, i właśnie Neapol, czyli Manetti Bros, bracia Manetti u ciebie. No to możesz więcej, bo to jest taki bardzo ciekawy film, który łączy dużo konwencji w sobie. Tak, ale przede wszystkim jest też taką bardzo lekką, momentami rubaszną, pełną życia hybrydą komedii i musicalu. I właśnie też zaraża swoją energią, a przy okazji, bo jest taka tendencja, żeby dyskredytować takie filmy, jakoś traktować je z lekceważeniem, a ten jest niesamowicie samoświadomy i używa właśnie tej zwodniczo lekkiej stylistyki, żeby przemycić kawał jakiejś poważniejszej wiedzy o Neapolu, czy choćby rozprawić się ze stereotypami. Uważam, że to jest genialne w swojej prostocie, posunięcie, że co innego, jeśli taki głos zabierze jakiś stary mistrz, który zrobi film eksperymentalny, przekaz zostanie przemycony w filmie masowym, w filmie adresowanym do szerokiego grona odbiorców. No ale zanim ten Neapol się pojawił, był jeszcze Rzym i były te Sprazzi di Bellezza, tak jak to jest w tym słynnym monologu Dżepa. Czy ja dobrze pamiętam, że twój pierwszy seans Wielkiego Piękna to był festiwal Karlowy Wary i nawet taki podwójny seans, taka potrzeba po obejrzeniu, żeby jeszcze załapać się na jakiś kolejny seans festiwalowy i tam też była walka o wywiad Sorrentino, opowiesz nam więcej o tym, jak to było z Wielkim Pięknem, no bo w sumie to takie dwie płaszczyzny, prawda, Rzym z Wielkiego Piękna, a z takich wielkich podróży teraz Neapol, prawda, to była Ręka Boga i teraz o ile mam pewność, że Neapol już teraz na pewno wygrywa z tym Rzymem, tak zakładam, no to nie sposób jednak nie powiedzieć o tym, co Wielkie Piękno zrobiło, w ogóle jaką bazę fanowską miało w pewnym momencie w Polsce, na festiwalach filmowych, imprezy z tym szyldem słynnym, prawda, te marynarki, to wszystko, tak to było z Wielkim Pięknem, Piotrek, u ciebie. No tak, no, Rzym dalej zajmuje u mnie zaszczytne drugie miejsce, jeśli chodzi o włoskie miasta i faktycznie to też była taka miłość od pierwszego wejrzenia, bo ja bardzo lubiłem, już się interesowałem kinem Sorrentino, już czekałem na ten film, ale nie mogłem przewidzieć, że trafi we mnie tak mocno i faktycznie jeszcze oglądanie go w Karlowych Warach na tej wielkiej sali, jednej z największych w Europie, jeśli chodzi o pojemność i wielkość ekranu, no też na pewno
zrobiło swoje. I to jest zresztą film, który widziałem najwięcej razy w życiu, ze wszystkich, który zdystansował Pulp Fiction Tarantina, jakie wydawało mi się po Wow. tym, jak zajeżdżałem VHS z tym filmem właśnie jako nastolatek, że to nie jest możliwe. A jednak się udało i za każdym razem widziałem wielkie piękno w kinie. Nie wyobrażam sobie innych warunków, żeby je oglądać, ale na szczęście, tak jak wspomniałeś, to jest film popularny i przez to często pokazywany. No, ta popularność ma swoje dobre i złe strony, awers i rewers, bo też ten film bywa spłycany bardzo często, nagminnie się powtarza, czy redukuje Sorrentina do naśladowcy Felliniego, co jest absolutnie krzywdzące w tym kontekście, ale jest to film, który na mnie zadziałał, no też niesamowicie osobiście, jako taka wizja świata, wizja rzeczywistości, gdzie z jednej strony jest sporo ironii, nie ma jakiegoś zaklinania rzeczywistości, nie ma pięknoduchostwa, ale jest na koniec dojrzała nadzieja, że można jeszcze z jakiejś goryczy wyjść. Spojrzeć na rzeczywistość inaczej. I jest taka myśl, która jest fundamentalna dla Sorrentina chyba w ogóle i wróciła też w ręce Boga, mimo że to są dwa zupełnie inne filmy stylistycznie. Jest to też myśl mi bardzo bliska, że jeśli coś może nas ocalić w życiu, to jest to pasja. U Jeppa to jest odkryta na nowo pasja do pisania. U Fabietta z ręki Boga to jest najpierw pasja piłkarska, a później pasja do tworzenia kina. To jest też coś, co szalenie mocno do mnie przemawia, jako zaprzysięgłego kinofila, który musi tłumaczyć wielu osobom, które nie potrafią tego zrozumieć, że no ja obejrzałem tych kilka tysięcy filmów, ale nie poczułem się nigdy tym znudzony. Ja dalej chcę to pochłaniać. I tak już będzie zawsze, mam nadzieję. Plus jeszcze jedna rzecz, która do mnie przemawia na jakiejś takiej płaszczyźnie emocjonalnej i intelektualnej jednocześnie, czyli te skrawki piękna, o których mówiłeś, że to jest takie łowienie pojedynczych momentów, które są jakąś taką enklawą idylii, jakiejś doskonałości, że rzeczywistość tak nie wygląda w szerszym planie, ale są momenty, kiedy to się wszystko przed nami odsłania i dobrze jest te momenty dostrzec, przeżyć i zapamiętać i wracać do nich w momentach, które są gorsze. I pod tym względem Ręka Boga również jest bardzo podobna do wielkiego piękna. Przecież temu służy ta cała pierwsza połowa filmu, dość mocno beztroska, lekka, pełna jakichś Taka obyczajowa, tak. drobnych rytuałów, które ten bohater nawet w sytuacji już doświadczenia traumą i kryzysu zachowuje gdzieś w pamięci. Te przekomarzanki rodziców, to pogwizdywanie, które on słyszy na koniec, nie Pięknie. wiadomo skąd, to jest właśnie to, o czym mówię. To, że te momenty gdzieś się zapisują w naszej pamięci i mogą nam służyć jako takie koło ratunkowe w sytuacjach, które są dla nas trudne. To jest coś, co ma dla mnie jakąś moc, wielką moc ocalenia w ogóle w To trudniejszych sytuacjach, bardzo terapeutyczną ciekawie wręcz. No. powraca w Wielkim Pięknie, kiedy też widzimy, no oczywiście Jeb początkowo no jest tym cynicznym trochę draniem, moglibyśmy powiedzieć, ale też bardzo prawdziwy w tym swoim cynizmie. To też myślę, że jedna z takich scen, która ja mam wrażenie, że nigdy się nie zestarzeje, można by retoryki się na niej uczyć, to jest to słynne, jak można zniszczyć w rozmowie kogoś, prawda? Jest ta na tarasie wymiana, czy w pewnym momencie to już są strzały do pustej bramki, kiedy ta kobieta już naprawdę odlatuje, prawda, w tym swoim takim, no okej, tutaj się dzieje coś jakby. Ściągnięto mi maskę, tak jakby trafia w sedno tymi swoimi pojęciami, ale też Jeb stara się opowiedzieć coś o swoim życiu, kiedy ma te momenty takie z Sabriną, z postacią graną, z Ramoną, graną przez Sabrinę Ferilli. Swoją drogą jest też wątek piłkarski, teraz mi się przypomniał tego chłopaka, z którym ona spędza swój pierwszy raz. Tak, traci I dziewictwo, tak. on ma takie momenty, gdzie się zacina.
I jednak ten moment, kiedy on wreszcie jest w stanie powiedzieć ten pełny monolog, to jest ten moment też, kiedy on sobie przypomina twarz tej dziewczyny i jest w stanie sobie odrestaurować te wspomnienia, czyli jest do czego się odnieść, a wcześniej gdzieś tam to było takie utrudnione, ten, widzimy to, jak ona jest taka scena między nimi też na jakimś tarasie, jak to w Rzymie, prawda, gdzie ona tak już w pewnym momencie się przypatruje i on jest gdzieś indziej, jakby nie jest w stanie scalić tego wspomnienia. I też bardzo jest to ciekawe, co mówisz, jak ty zestawiasz ze sobą te filmy, no bo o ile jest ten potencjał takich wałkoni wręcz, ten Fabietto, trochę jak Moraldo, ucieka z przestrzeni prowincji w porównaniu do stolicy, nawet Neapol może tak w takim znaczeniu, prawda, że jedzie do centrum wszystkiego, czyli do Rzymu, a potem mamy tego Dżepa, który jest trochę jak Marcello ze Słodkiego Życia, który no właśnie jest taki, no już swoje przeżył, prawda, i gdzieś tam jakaś skorupa się zbudowała, na przykład to nie jest życie, którego ja bym życzyła Fabietto w żadnym wypadku, to na takiej zasadzie to mówię. Ale Dżep też jest Neapolitańczykiem, to też tak, warto właśnie, i o to chciałam ciebie zapytać, że Dżep Neapolitańczyk, pamiętam jak kiedyś z rozmowy wyszło, że tobie też się bardzo podobała postać, którą wykreował Carlo Buccirosso, który też jest Neapolitańczykiem. I czy właściwie nawet przed tym Kardinale Vojello nie było u ciebie takiej fascynacji, bo pamiętam, że te dwie postaci bardzo ci się podobały. Nawet trzy, bo jeszcze Carlo Verdone to właściwie... Ale to Rzymianin, prawda? On się też tak. Romano nazywa. Tak, Romano. To jak tak. To było z tymi postaciami w Wielkim Pięknie? Zresztą Carlo Buccirosso ostatnio wypowiadał się dla neapolitańskich mediów i to jest ta niesamowita synergia między piłką a kinem, która znowu wraca. W Polsce to jest tylko do pewnego stopnia, jakiś promil tego obserwujemy, no, chociażby pan Janusz Zaorski, prawda, i człowiek kina i wielki znawca sportu, którego też pytają w rozmaitych mediach o opinie na tematy czysto sportowe, ale u nas to raczej wyjątki potwierdzające regułę. We Włoszech jest to nagminne, w tej kulturze osadzone, że właściwie te dwa światy się bardzo mocno przenikają i Carlo właśnie lamentował nad odejściem Insigne z Napoli, powiedział, że piłka już właściwie traci sens, że liczą się tylko pieniądze i tak bardzo, bardzo romantyzował. Było to piękne. Tak. To... Na przekór temu, jaką rolę gra w Wielkim Pięknie, bo on tam jest akurat modelowym błaznem. No, jest na pewno najzabawniejszą postacią w tym. Może dla Państwa, jeśli teraz akurat te nazwiska nie przywołują obrazów, to jeżeli przypomnicie sobie na imprezę starszego pana, który do pięknej modelki, która tańczy na takim jakby stoliku, mówi te kiawasy, to oznacza w dialekcie, no, że bardzo chętnie by ją cinci-rinci, że tak powiem, posiadłby, że tak powiem boomersko cinci-rinci, to jest właśnie Carlo Buccirosso, który też jeździ samochodem z żoną i akurat dziwnym trafem trafia na taką aleję, gdzie jest bardzo dużo pań, które pracują ciężko i też okazuje się, że się znają z widzenia, może także bardziej. Czy widziałeś może taki film 5 to doskonała liczba, niejakiego Igorta? To jest na podstawie komiksu i tam się spotkali ponownie na jednym planie właśnie Tony Servillo, Buccirosso, Carlo i tam jednak jest bardzo dobra Valeria Golino, która dostała. A wiem że też jako aktorkę lubisz ją, też w Wenecji mieliśmy okazję mieć z nią wywiady, to pamiętam, że akurat wtedy też byłam w Wenecji, kiedy była taka szansa. Może zmieniając już trochę trasę tej naszej wycieczki, no kurczę, nie sposób nie zapytać o to, czy jest taka gradacja, jeżeli chodzi o filmy Sorrentino u ciebie? I no jest na przykład film, który no raczej rzadziej do niego sięgasz. Czy nawet u Sorrentina, u którego jest ten afekt i tak jak powiedziałeś, że jest od razu jakby takie kolejne, skoro drugi brat, tak? Po Fellinim tutaj może też brat. Czy na przykład są takie filmy, w których, czy film, gdzie tak jakby niekoniecznie? Oczywiście to znowu nie jest miłość bezkrytyczna, a może stała się taka dojrzalsza właśnie z czasem, jak miałem taki moment, że wróciłem do chyba wszystkich filmów Sorrentina po raz kolejny i ten jego film pod tytułem Przyjaciel rodziny. Myślę, że zupełnie jakoś rozmija się z moją wrażliwością. Po drugim seansie zwłaszcza to zauważyłem, że on jest taki najbardziej otwarcie gatunkowy. To jest po prostu
komedia, ten humor nie do końca mnie bawi, taki jest zbyt farsowy, takie trochę ciało obce moim zdaniem w filmografii Sorrentina. Chociaż oczywiście, jak ktoś nie widział, to warto zobaczyć choćby dla wspaniałej ostatniej sceny, gdzie Sorrentino używa piosenki zespołu The No Twist. To Tak. jest zawsze wielka korzyść z oglądania filmów Sorrentina, że on nowe horyzonty muzyczne przed nami odkrywa. To zresztą jest zabawne, bo ktoś go zapytał kiedyś w wywiadzie, jak to się dzieje, że on trafia na te wszystkie niszowe, bądź mniej niszowe, ale nieznane wszystkim, nieznane powszechnie zespoły. I on się uśmiechnął i powiedział: Spotify Discover Weekly. Oto cała filozofia. Niesamowite. Ale no, słuchaj, no nie sposób nie wrócić. To ile tych wywiadów było? Dwa? Czy Sorrentinem? no? Sorrentinem był tylko jeden wywiad klasyczny i drugie spotkanie na ulicy na Trastevere w Rzymie. O, moje życie tutaj. No to było dla Gazety Prawnej wtedy? Czy dla Tak, kina? dla No dziennika, to tak. dla dziennika i dla zainteresowanych odsyłamy. Może jest jeszcze szansa znaleźć się w sieci. Ale naprawdę go spotkałem na Trastevere, nie wierzysz mi, bo już ci kiedyś opowiadałem tę To znaczy, historię i ona... nie, no ja nie wierzę, bo po prostu. O, ktoś. A ściszałam, kurczę, patrz co za. Nie, nie, że nie wierzę, tylko to jest takie, jakby to trzeba być Piotrem Czerkawskim, żeby się znaleźć, rozumiesz, na wycieczce w Rzymie, właśnie wtedy na Trastevere, że jest w ogóle jakiś festiwal kina i jest Plenerowego, chyba festiwal kina więcej. Tak, plenerowego. jest chyba, bo tam nie tylko był Sorrentino, tylko chyba też jakiś taki amerykański reżyser, Tak, bo tam. siedział kompletnie nawalony Paul Schrader, zresztą w knajpie, która występuje w Wielkim Pięknie i ta bar San Callisto, gdzie Jeb kupuje fajki dla Ramony w jednej ze scen. No i to jest takie miejsce kultowe rzeczywiście. W Rzymie, w takiej hipsterskiej okolicy Trastevere, to jest takie miejsce dość przyjazne, nienabzdyczone, trochę przy zachowaniu proporcji, tak jak Warszawa do Rzymu to kawiarnia amatorska do może baru San Callisto. Więc tam siedziałem i był pokazywany jakiś film Schradera, i on tam siedział już kompletnie nawalony, czekając na spotkanie z widzami, no i przechodził Sorrentino i go zauważył i się z nim przywitał. I ja oczywiście, zobaczywszy tego Sorrentina, pognałem za nim i kulawą włoszczyzną go zagadałem, ale miałem w sobie na tyle jakieś samokrytyki, że stwierdziłem, że nie będę mu gadał bzdur o kinie, tylko zaczęliśmy rozmawiać o Napoli, o szansach na przyszły sezon. To było przed tym sezonem, kiedy James Rodriguez miał przyjść do No Neapolu, ale tak. ostatecznie nie przyszedł. Było to bardzo przyjemne w ogóle. Ja wiem, że Nie. są na to świadkowie. Ja wiem Tak. zresztą kiedyś też przy jakiejś takiej debacie facebookowej akurat ten świadek się odezwał i potwierdził. Mówi Adamie, Tak, którego jeśli Adam ogląda Kuras, serdecznie, pozdrawiamy. serdecznie pozdrawiam. Ale to tak, no to jest jakby prawdopodobieństwo i że to Paolo Sorrentino, także no pozazdrościć panie Żerkawski, pozazdrościć, że takie spotkania, że tak powiem, w mieście, no, ale Tak wiesz, jak Jeb spotyka fany jeszcze Rzym. Ardą, prawda? Jest taka scena w Wielkim Pięknie, to Tak, ja tak. przeżyłem ekwiwalent tego. Pan Grzegorz pisze, to trochę przypomina scenę z wielkim aktorem w Licorice Pizza. Także te połączenia filmowe są. To fajna uwaga, chociaż trzeba dodać, że Sean Penn grał tam wielkiego kabotyna w tym filmie, a Sorrentino był przemiły i bardzo otwarty. Zresztą chyba Sean Penn w jakimś sensie, patrząc na jego ostatnie wypowiedzi, zagrał siebie w Licorice Pizza, mam wrażenie, bo znowu gadał jakieś głupoty o tym ostatnio, że mężczyźni są za bardzo sfeminizowani w dzisiejszych czasach. Film Czytałam ten zrobił news, z tego tak. newsa, no. Czytałam ten news. Co ty na to, żeby wejść teraz w tą Alfa Romeo, jak dobrze pamiętam, była w filmie, i wejść w ten świat Il Sorpasso i może z Neapolu Rzymu pojechać w stronę północy Włoch? Oczywiście, jeżeli będziesz chciał przerwę, to creepy pytania, miasto Szczepina czy kategoria Waria czekają. No bo trzeba przyznać, że.
To jest jedno właśnie z takich nazwisk, Dino Risi. We Włoszech oczywiście status tego maestro, tak jak zresztą trochę nadużywany mam wrażenie, co do niektórych, bo to bardzo często ci maestri, prawda, włoskiego kina, ale niewątpliwie nazwisko, które ma tak bogatą filmografię, nie tylko idącą w komedię, czy też tak zwaną komedia l'italiana, i robi film na początku lat 60., który właściwie jest po prostu efektem tych lat 60., refleksją wokół tych lat 60., jest nim po prostu tak absolutnie wszystko. Jesteśmy zamknięci w przestrzeni auta, po prostu fetyszu tej epoki, tak? Jeszcze to jest takie auto, które rzeczywiście było takim status symbol, że posiadanie takiego auta to było wielkie coś, i ten nasz Bruno, którego gra Bruno Cortona, którego gra Vittorio Gassman, właściwie no to jest jego przedłużenie, ten samochód. Jesteśmy w tej przestrzeni nieustannie z bohaterami, bardzo różnymi od siebie, prawda? Mamy ekstrawertyka właśnie tego Bruna i młodego studenta prawa, który jest bardziej zamknięty w sobie, którego gra Trintignant, Jean-Louis Trintignant. I mamy jeszcze taki dzień magiczny dla w ogóle włoskiej kultury, w ogóle literackiej, filmowej, bo to często jest taka przestrzeń do opowiadania historii, bo to jest Ferragosto, czyli dzień po prostu, w którym nikt nie chce być w mieście, w domu, tylko każdy chce gdzieś właśnie poza, najlepiej na plażę, na pewno nikt nie chce wtedy w Rzymie. I o tym pisał Morawia, opowiadał na przykład Carlo Verdone po latach w swoim debiucie Un sacco bello, ale chyba najsłynniejszy włoski tytuł, nie, jeszcze jest jeszcze Pranzo di Ferragosto, którym opowiadaliśmy z Michałem Oleszczykiem, teraz mi się przypomniało. Jeden z najsłynniejszych to właśnie Il Sorpasso, polski tytuł Fanfaron. Co ci w tym filmie urzekło? Co tutaj warto dopowiedzieć, żeby zachęcić też do obejrzenia i poznania bliżej tego tytułu? No, wiesz co, to jest, tak jak zauważyłaś, komedia szalenie refleksyjna i też mająca wielkie znaczenie kulturowe, będąca jakąś próbą analizy kulturowej właśnie w formacie komedii. Tak mam wrażenie, że... Tutaj widzimy naszych bohaterów. Jeżeli Państwo widzicie takie zdjęcia, to ten starszy to jest Vittorio Gassman, jak widzimy, a tutaj jest taka zabawna, jedna z wielu takich jakby przygód na trasie, gdzie takiego właśnie pana kloszarda, tak bym to nazwała, widzicie zresztą jak się zakrywa Trintignant, prawda, no to jakby kadr sporo oddaje, ale oddaję Ci głos, Piotrek. Także pod względem jakiejś samoświadomości tego, czym był boom ekonomiczny i jak on zmienił mentalność włoską, to ja ten film stawiam obok Słodkiego Życia, że to jest właściwie taka komediowa wersja Słodkiego Życia i Słodkie Życie, nie wiem, dla klasy średniej, jeśli, nie, tak, jeśli Słodkie Życie było o elitach, to tutaj to samo, tylko że o tej klasie trochę niższej. I to jest podobny poziom w ogóle maestrii też. I można też powiedzieć szerzej o Dino Risi, tak jak wspomniałeś, że to jest trochę niedoceniony z perspektywy przynajmniej pozawłoskiej, czy z perspektywy polskiej reżyser, bo on był wielkim mistrzem kina. Bo ja też uważam, że specjalizując się w jednym gatunku, można być autorem oczywiście i absolutnie nie odmawiam nikomu takiego statusu, dlatego że zajmował się filmami gatunkowymi. Risi podnosił tę komedię do rangi sztuki, wielkiej sztuki w swoich najlepszych momentach, bo on przecież zrobił też Zapach kobiety, który później został rozsławiony przez remake z Alem Pacino, też zresztą film z Vittoriem Gassmanem, też bardzo dobry. No ale Il Sorpasso to jest też film, który ja traktuję bardzo osobiście i ma dla mnie jakieś, oprócz tego całego humoru i wspaniałej lekkości, jakieś znaczenie egzystencjalne, bo dla mnie te dwie skrajności, jakie reprezentują bohaterowie, czyli z jednej strony hedonizm, z drugiej introwertyzm, nieśmiałość, oni właściwie tak toczą nawzajem walkę o swoje dusze i to jest też jakaś potyczka, która cały czas dzieje się we mnie, no, więc to znowu był film, który trafił do mnie, że miałem poczucie, że jest mi wyszeptany, że to jest tak bardzo intymne i osobiste. No i też mowa o student prawa, też myślę, że to jest tak. Tak, no i grany przez Trintignant, który jest przecież aktorem znanym z filmów Romera, no bardzo, bardzo dużo tu rzeczy, które trafiają w moje gusta. Plus właśnie znowu będę wracał do tego połączenia lekkości i głębszej refleksji. To jest kolejny film, który pokazuje, że to się nie wyklucza. On jest naprawdę szalenie zabawny, a jednocześnie daje do myślenia i jest też, co warto podkreślić,
bardzo stylowy, że on nie tylko jest jakąś krytyką tego hedonizmu lat 60., ale pokazuje, dlaczego można się było nim zachłysnąć. Bo gdyby on był tylko zrobiony z pozycji krytycznych, to byłby jakąś agitką, byłby propagandą, ale on pokazuje całkiem wiarygodnie, że ten świat miał swój powab, miał swój wielki urok, któremu ulega postać Wiktoria Gassmana. I ten urok jest oddany szalenie, szalenie przekonująco, że jakby obejrzeć ten film nieuważnie czy powierzchownie, to można by uznać, że on jest taki no, wyłącznie hedonistyczny, celebracyjny. Ta warstwa też w nim jest, ale jest pogłębiona. Natomiast na tym poziomie najprostszym on też uwodzi. Przecież tam piją Aperola, jest cały czas powraca jak refren, ten hit Dimmi quando tu verrai, przecież piękna piosenka, też esencja jakiejś stylowej lekkości tamtych czasów. No, to jest też film, który bardzo szybko po pierwszym seansie obejrzałem po raz drugi, bo byłem nim nienasycony. Tym wszystkim, tą całą głębią i wielowarstwowością jego. Na cześć Piotrka, bo tutaj będziemy zmieniać zawsze naszą wystawkę. Film Il Mattatore, czyli to są początki w ogóle, jeżeli chodzi o Dino Risiego we współpracy z Vittorio Gassmanem, bo oczywiście Dino Risi to też jest twórca słynnego takiego tryptyku Biedni, ale piękni, Biedne, ale piękne, możecie teraz to oglądać na Netflixie, to też jest twórca, który dotknął neorealizmu w takim wydaniu różowym, też jeden z jego filmów z Sofią Loren, Pane Amore E, czyli Chleb, Miłość i, to jest to trzecie ogniwo, w którym jest Vittorio De Sica i właśnie Sofia Loren, to też jest Risi. Więc tutaj mówimy o takim jednak już twórcy z inną pozycją już na początku lat 60., ale to jest o tyle ciekawy film, ja tutaj ten tytuł, Il Mattatore, to też jest, bardzo często się używa takiej formułki też w piłce nożnej, prawda? Mówiło się o Cavanim, że to był taki właśnie Il Mattatore. I a propos takich ciekawostek, ja tę płytę udało mi się zdobyć w Paryżu, i byłam bardzo zaskoczona, jak okazało się, że to jest ukochany film i on tutaj jest zresztą w dodatkach jako twórca, który się na jego temat wypowiada. Reżyser artysty, kolejne o nazwisku, Hacanavicius, nie wiem, pewnie źle to, chciał zrobić tego remake w pewnym momencie z Dujardinem i te role, które tutaj wchodzi nasz Gassman, że właściwie jest taką postacią trochę jak kameleon, ogląda coś w telewizji i nagle przybiera tę postać z telewizji, opowiada jakąś historię i zmienia kostium, to trochę też wydaje mi się, że pasuje do Risiego, który znalazł sposób na to, żeby naprawdę przez wiele dekad, no nie, te jego pozycje są naprawdę przeróżne, także na cześć Piotrka wystawiliśmy Dina Risiego, scenariusz napisał Ettore Scola, którego też tutaj mamy razem z Markiem Wieńczykiem i książką Włosi. Też bardzo ważny dla mnie twórca, jakbym miał wymienić 5 ulubionych włoskich reżyserów, Scola na pewno by się znalazł w tym gronie. Też trochę w Polsce niedoceniony, mam wrażenie. Tak, no kurczę, myślę, że chyba Rodzina jest takim filmem, który lubisz, ten taki jego fresk ponad 3-godzinny, gdzie mamy tą rodzinę, to pamiętam, że kiedyś o tym rozmawialiśmy, to było na którymś Cinema Italia Oggi we Wrocławiu tak. I pamiętam, że ja mówiłam, a mój ulubiony film to Tacy byliśmy zakochani, a ty mówisz, La Familia, nie? Że to jest, i tam jest między innymi Pani Ardo. Ale oczywiście Tacy byliśmy zakochani też ten film z Mastroianim i Sofią Loren, Szczególny dzień, tak? Una giornata particolare. No mnóstwo, można mnożyć. On też był twórcą wszechstronnym, bo to są wszystko takie filmy, powiedziałbym, obyczajowe, autorskie. On przecież zrobił też bardzo jadowitą satyrę pod tytułem Odrażający brudni źli. To jest taki film... Z Nino Manfredi. Tak, ja go pamiętam z dzieciństwa, ale pamiętam opowieści o nim, bo mój ojciec się tym filmem szalenie fascynował, opowiadał o nim przy każdej okazji, co z perspektywy czasu wydaje mi się trochę przewrotne, bo to jest obraz, bardzo, bardzo satyryczny obraz życia rodzinnego. I teraz jak przychodzę na obiad do domu, to zastanawiam się, czy tam nie ma strychniny czasem gdzieś. To jest bardzo ważne. Bo i taka scena podrażająca się pojawia. Jest. Po latach obejrzałem ten film i zrozumiałem, dlaczego on go tak lubi. To jest ten poziom jakiejś zuchwałości satyrycznej, które miały niektóre filmy Buñuela chociażby, to jest ta sama półka, moim zdaniem, świetne kino. Mhm.
A powiedz, czy rzeczywiście upatrujesz na przykład w tym filmie Sideways, chyba taki był jego tytuł oryginalny, Aleksandra Payna z Polem Giamattim, gdzie mamy też dwóch mężczyzn w podróży, pijących wino. Mówi się często Bezdroża, to był polski tytuł. Czy to jest jakieś takie nawiązanie rzeczywiście do Il Sorpasso? Czy masz takie wrażenie, że ktoś do tego Rizziego na przykład sięgnął w jakiś sposób? No bo tutaj mówimy o Fellinim, który non-stop jest u kogoś na warsztacie, czy to jakaś scenka, czy jakiś taki zamysł. Myślę sobie, że sporo Scoli jest też przecież u Sorrentino, tylko mniej znamy tę twórczość, powiem tak, to mniej się o tym mówi, ale na No tak, przykład bo bardzo ty dużo jest takiego zwracałaś filmu uwagę, Taras. tak, właśnie, Ja że jest uwielbiam pięknie, jest ten tak. film, Te ale też go lubię. I to też kurczę na osobne spotkanie, bo to z kolem robiliśmy razem z Anią Mętrak właśnie Una giornata particolare, ale przecież no jak nie bal, to właśnie Taras, to jest naprawdę co oglądać, jeżeli chodzi o Skolę, ale właśnie czy masz wrażenie, że do tego świata Dina Rizziego, ktokolwiek, czy współcześnie jakiś twórca, może też twórca, patrząc ile ty oglądasz też włoskich filmów na festiwalach, gdzie potem ich nie ma w dystrybucji, czy jakkolwiek widzisz takiego spadkobiercę, na przykład Dina Rizziego, czy nie ma nikogo na horyzoncie? Nie wydaje mi się, nie mam takiego poczucia, żeby można było kogoś tak namaścić. No, raz jeszcze możemy wspomnieć o Zapachu kobiety, prawda? Tylko, że to był klasyczny remake, no niemalże scena po scenie i też zrobiony no bodaj 5 lat po oryginale, bardzo, bardzo szybko. No, są Bezdroża, ja niestety Bezdroża widziałem znacznie wcześniej niż Il Sorpasso, bo nie wracałem do Bezdroży wiele lat. Chętnie bym to zrobił teraz, już bogatszy o te doświadczenia, ale jestem trochę zły na Aleksandra Payna, Falanginą. bo to jest też taki przykład. Ja ich bardzo, bardzo nie lubię i takie kinofilskie serce krwawi. Jeśli mamy jakiegoś filmowca, który robi filmy empatyczne, pełne wdzięku i czułości, a potem się okazuje gnidą i kanalią. A Payna bardzo mocno dotknęło oskarżenia na fali Me Too, bardzo dobrze udokumentowane. I to dla mnie było jakieś takie strasznie bolesne. Poczułem się zdradzony przez niego, że te wizerunki aż tak są od siebie odległe, ten filmowy i ten jakoby rzeczywisty. Ale no, zwłaszcza, że tutaj mamy podpowiedź, tak, że Bezdroża są teraz na HBO Go. Dostępny to. Tak. I teraz na ile pamięć, ale zdat zawsze ty byłeś lepszy. Wydaje mi się, że Zapach kobiety, ten włoski, to, bo tak patrzę na ile Gazman był wtedy, miał zmarszczki. Wydaje mi się, że to jeszcze były lata 70., ale też fajnie się łączą te filmy, że Gazmanowi to dało nagrodę w Cannes, a potem Al Pacino Oscara. I że te filmy rzeczywiście z tą rolą, prawda, męską, tak jakby nawet przełożona w inną rzeczywistość, jakby i tak pozwala temu twórcy ze względu też na to, jak ma to zagrać, prawda? Mówimy o czemu ten zapach tutaj jest tak ważny, że przyniósł mu nagrodę. A tu wiem, że osoby na Akademii są tak dokładne, że zaraz sprawdzą te daty, więc chyba lata 70. A propos wina, Ja bym może powiedział, że zobacz. trochę później, ale nie mam Nie, pewności. z ciekawości, Aha. to jak możecie sprawdźcie, to może tak wejdziemy w interakcję. A propos szczepu, no jakieś jedno słówko. Czekaj, widzę po twojej minie. Dobra, czekaj, bo jakieś tak. Mam słowo to. I znów miasto, wino albo coś innego. Sassicaia. Coś innego. Coś innego. No Sassicaia akurat to jest wino z Toskanii. Specjalnie sprawdzałam na liście najdroższych włoskich win, bo też musiałam, nie znam tyle szczepów. I wyobraź sobie, że butelka tego wina, proszę ja ciebie, kosztuje 1500 zł, jeśli dobrze pójdzie. No to dobrze o mnie świadczy, że nie znam tej nazwy. Nie, nie jestem burżujem przynajmniej. O, pani tutaj podpowiada, że byłaś bliżej, rok 74. 74. No widzisz. Dobra, to może ostatnie. Czekaj, bo ja sama zapomniałam. Czy to jest. To jeszcze jedno. Aż mi. Dobra. Dobra, mam. Ultimo. L'ultima parola
To. Ale trochę tak jezolo. Aha. No to jest Ja jakiś mam wrażenie, że geograficzny termin. dobrze, dobrze. Jezolo to jest miasto, czy też miasteczko w regionie Veneto, Tak, właśnie, i no. specjalnie tutaj też taka ciekawostka. Patronem tego miasta jest Jan Chrzciciel. To jest znowu taki ciekawostek. A jego powierzchnia to 95 km kwadratowych. Powierzchnia Jesolo. Pisane przez J, czyli Ilunga. Tomasz Kubany, czyli dobrze. Zobacz, to jest. Ale No to dlatego, ale. że się pomodliłem, widzisz, ten Jan Chrzciciel, jednak te Tak, zadziałał przesądne gesty totalnie. neapolitańskie to jest to. Pytanie bonusowe naszych igraszek kochanych to jest harnaś, wino, miejscowość czy jeszcze coś innego? Stan umysłu. Stan umysłu. Stan umysłu, ale oni nie są na czasie, bo podobno młodzi ludzie mówią na to Harnold, więc Arnold? Wow. nawet godardowskie igraszki są już po prostu No to w outdated jakoś, no. sumie, a powiedz mi, bo będziemy szli w stronę takiej przestrzeni, która jest poza czasem, jak przejdziemy do Olmiego, ale zastanawiam się też nad tą kwestią tego tytułu, bo jednak Il Sorpasso, jakby Signore lo sa di certo, co to znaczy, bo to jest bardzo ważne, że ten tytuł jest znaczący w kontekście takiego i symbolicznie, i dosłownie, patrząc, że oni są w aucie i rzeczywiście jakby prześcigują się non-stop z innymi samochodami, ale też to sorpasso może być klasowe. Jedna z takich zabawniejszych scen w tym filmie, która pamiętam, że byłam z siebie dumna, że wiedziałam, o co chodzi, jak oglądałam to lata temu, jak Bruno, który ma taką jakby to diarrea, jak to się non-stop coś gada, 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 gada w tym samochodzie, i ten prawnik ten mówi o Antonionim, że tak Że jest to taki nuda, moment, tak? Że że jest moment nabijają się, ciszy, tak. tak. I on mówi, wyglądamy jak z filmu Zaćmienie Antonioniego. Widziałeś? Ja nie widziałem, ale słyszałem. I już ta mentalność zresztą widzisz, bliska włosko i polska, bo myślę, że ten dialog by się totalnie sprawdził, jakbyśmy wymienili, nie wiem, widziałeś ideę Pawlikowskiego? Wygląda straszna nuda, nie wiem, czy tam Ale w polskich filmach właśnie nie ma nie takich ma takiego czegoś. No dobra, mrugnięć chciałam. okiem, no. Znaczy właśnie, ale to jest ciekawe, że chyba nie ma rzeczywiście. No, nie przypominam sobie. Nie chcę też tu w jakieś rytualne narzekanie wchodzić. Powróciliśmy, bo przez moment wydawało mi się, że się zacięło. W telegraficznym skrócie on mówi: widziałem Antonioniego, jechał samochodem, nawet nie wiesz, jaką ma tam furę. I to na przykład było świetnie mrugnięcie okiem, bo to z jednej strony robiło z Antonioniego takiego gościa, który pod koniec dnia pakuje się w jakiś ekstra super samochód i właśnie jest bohaterem słodkiego życia, które gdzieś tam krytykował. I to było takie dosyć ciekawe, że to była taka jakby i obserwacja, i krytyka. To jest ciągle to, o czym mówimy, że te filmy w sobie to mają, ale powiedz mi, Piotrek, czemu fanfaron? Czy w ogóle jakoś tak, bo ten film tak istnieje, jeżeli chodzi o Filmweb, o ten, no to pasuje ci ta nazwa do tego filmu, czy tak właśnie go zupełnie sprowadza na jakieś inne pole? Jest to ładne słowo i rzadko używane, więc może to jest jakiś pomnik nieużywanej polszczyzny po prostu. I oczywiście ten tytuł włoski ma dużo więcej znaczeń, jest dużo głębszy, ale trudno było go oddać dosłownie, no bo jak? Chyba, że masz jakiś pomysł. Gdybym miała, to bym pewnie nie mam, bo to też jest taka jakby czynność robienia czegoś. Tutaj myślę, że jeżeli nas Ania Osmulska-Mętrak albo Kasia Skórska, to dziewczyny na pewno jako doświadczone osoby w przekładzie by znalazły, ale to ciekawe, w języku francuskim jest jakieś le fanfaron czy coś takiego i że poszliśmy No tym tropem. tak, natomiast myślę, że polska myśl translatologiczna miewała już większe upadki, bardziej bolesne niż tutaj, no. Signor C, z południa przez centrum, przez jakieś miejscowości pokroju Campo di Miele w Koło Latine. No, tytuł, którym przyznam szczerze, zaskoczyłeś mnie. Ja nawet myślałam i w zapowiedziach tego spotkania gdzieś tak instynktownie, no, Sorrentino, wiadomo, Fellini, tak
prawda, jak ktoś trochę czyta to, co ty, jakby to jest jakby bardzo z tobą powiązane i myślałam, że nawet gdzieś, że o Pasolinim też teraz to stulecie Pasoliniego i zaskoczyłeś mnie bardzo mocno właśnie tym Olmim i to też takim Olmim no z takiej swojej drugiej fazy twórczości, prawda, jak teraz państwo jesteście użytkownikami Netflixa, no to na pewno zwróci uwagę, że jest i Posada, która bardzo dobry film zresztą też uznaje się za debiut, ale teraz jakoś wreszcie jest w sieci udostępniony ten rzeczywiście pierwszy film Olmiego o czasie, który się zatrzymał, co ciekawie, więc też taki tytuł dosyć znaczący, patrząc na to, co później robił, ale tak jakby coś z bardzo wczesnej twórczości, znów taka refleksja o czasach boomu ekonomicznego, ale z perspektywy młodego chłopaka, który emigruje i próbuje się odnaleźć w Mediolanie nowoczesności, nowych jakby zarobków, nowych znajomości i tak dalej, i tak dalej. A później właśnie film, który no, jest taką opowieścią właśnie o tym czasie straconym, jest jakąś taką antropologicznym w ogóle zapisem pewnego stanu rzeczy. Przenosimy się do Bergamo, które też wiem, że lubisz i w którym bywasz, i w którym jest lotnisko, z którego można jeść i dalej, prawda, jakoś ten. Jak no, to jest podstawowy błąd właśnie, że ludzie zatrzymują się tylko na tym lotnisku, nie eksplorują miasta, które jest w cieniu Mediolanu, a jest piękne i przyjazne skądinąd, chociaż mam też doświadczenie no takie bardzo włoskie, stereotypowo z jednej strony i dość dziwaczne, bo jak pojechałem na festiwal do Bergamo i jakiś chłopak, który tam pracował jako kierowca, mnie odebrał z lotniska i zawoził do hotelu i chciałem z nim pogadać i stwierdziłem, że no, najprostsza płaszczyzna porozumienia w takich sytuacjach piłka nożna, więc zaczynam mu opowiadać taki podekscytowany, że oglądam Serie A, że Atalantę lubię, no bardziej oczywiście śledzę Napoli, ale Atalanta też w porządku i on się zatrzymał momentalnie z piskiem opon i kazał mi wysiadać po prostu, że jak kibicujesz Napoli, to ja nie będę z tobą. Żartujesz chyba. Ale ostatecznie dał się przebłagać, by nie zawiózł, ale już później nie zamieniliśmy ani jednego słowa, więc trzeba uważać. No a to już nawet nie wiem, to już chyba ta historia przebija tą Sorrentino na Trastevere z rzeczy niesamowitych, które ci się przytrafiają i które naprawdę brzmią jak, słuchaj, zacznij pisać jakieś eseje ze swojego życia. Zapiski, nie wiem, na czym, na szaliku kibica. Chciałem przełamać lody po prostu. No. Nie, ale słuchaj, no bo to jest właściwie Włochy w pigułce. I kiedy mówi się non-stop o tych jednak... Diego Maradona chyba niezbyt szanował Bergamo, podpowiada nam Corrado, który tutaj opiekuje się jak zawsze sprawami tutaj live'owskimi i w ogóle. Ponieważ Bergamczycy nie szanowali jego. A, no to jest... ale w ogóle... To należne. No. Patrz, coś mi, jak ja o piłce, to od razu zapominam, ale zapiski kibica, dobra, to może o Olmi. To też tutaj byliśmy bardzo mocno w latach 60. siłą rzeczy przy Il Sorpasso i tych podróżach do tego złotego okresu twórczości Felliniego, prawda, tutaj Słodkie życie i też 8,5 wspomniane nawet wcześniej. No, ten Olmi to trochę inna gałąź, tak bym powiedziała, i ta gałąź tutaj nieprzypadkowo. Czemu, tak strasznym sucharem zaleciał, Drzewo na saboty to jest polski tytuł, L'albero degli zoccoli, no to co tutaj, no bo kurczę, to jest wielkie kino i nie żebyś ty nie doceniał wielkiego kina, że się tak dziwię, ale tak, no to wymaga takiego też wyciszenia niesamowitego, żeby ten film, prawda, tak w nim znów zamieszkać na trochę, nawet dostosować się do pewnego rytmu i czasu, który tam jest przedstawiony. Wiesz co, no ja chciałem też cię trochę zaskoczyć tym wyborem, no bo... Totalnie. Bo też musisz mieć z tego jakąś frajdę i trochę, trochę nieprzewidywalność. Jest film na Netflixie, jak państwo są ciekawi, jest film na Netflixie teraz, można zobaczyć legalnie. Przyznam, że zaskoczyłem też trochę samego siebie, no bo to była ta moja transza pandemiczna, kiedy po prostu nadrabiałem arcydzieła włoskiego kina jak... leci i nie spodziewałem się, bo też wydawało mi się, że to nie do końca jest moja stylistyka. A ten film rzeczywiście miał w sobie coś, co dzisiaj mają te najpiękniejsze, najbardziej spełnione arcydzieła slow cinema, czyli był takim doświadczeniem wykraczającym w ogóle poza sam
seans filmowy, obcowanie ze sztuką, tylko wręcz jakimś zmysłowym. To naprawdę jest jakiś rodzaj medytacji, wyciszenia. Ten film ma jakieś dostojeństwo w sobie, które na ciebie spływa, kiedy go oglądasz. Więc na poziomie formy bardzo mocno do mnie przemówił, a mnie jest. Ja kocham nadal oglądać filmy, ale też łatwo mnie znudzić. Ja też nie mam w sobie zaufania do filmów, które są bardzo mocno formalne. I dlatego też slow cinema w wielu wypadkach odrzucam. Natomiast tutaj absolutnie uznałem tę formę za bardzo kompatybilną z treścią, bo to jest też film, który w jakieś moje takie intelektualne poszukiwania dobrze trafia i łączy się też pośrednio z tym wieńczykiem, którego masz na półce, bo nie konkretnie z tą książką Melancholia, ale w ogóle z jego eseistyką. On napisał, no w ogóle w swojej twórczości eseistycznej, tropi takie idylle, czy takie marzenia o idylli, o ucieczce, o znalezieniu jakiegoś skrawka, w którym się zaszyjesz, uciekniesz od rzeczywistości, znajdziesz czas na kontemplację, na wyciszenie. I on mi robi coś takiego w tym filmie. Pokazuje taką szlachetną prostotę tego życia na prowincji XIX-wiecznej, gdzieś w okolicach Bergamo. I patrzy na to proste, uporządkowane życie z wielką pokorą i zazdrością, a jednocześnie bez naiwności. To nie jest jakaś cepelia czy powierzchowna fascynacja, tylko on wie, że może tak patrzeć na ten świat, bo on przeminął, że może go idealizować, bo jego już nie ma. Zresztą są zwiastuny tego w samym filmie, tego, że nadchodzi rewolucja przemysłowa, że zmieniają się priorytety, zmieni się mentalność. I ci ludzie są ostatnimi świadkami pewnej wrażliwości, która oczywiście ma swoje uniedogodnienia. Są tam wielkie też wielkie różnice majątkowe, wielkie rozwarstwienie społeczne, ale oprócz tego jest właśnie niesamowity spokój i poczucie bezpieczeństwa też w tych wielopokoleniowych rodzinach. I znowu, ja z tego filmu biorę jakieś skrawki piękna, które myślę, że można przemycić do współczesności, czy do tego, jak się odbiera własne życie. I pod tym względem to był dla mnie jakoś szalenie i stymulujący intelektualnie, i niesamowicie relaksujący film pod względem fizycznym czy zmysłowym. Trwa 3 godziny, prawda? I jest to Tak, dla to jest mnie taka podróż. metraż, tak, No i też ten metraż czas dosyć tutaj, rynkowny, a jednak działa. przepraszam, że tak, ale ten czas tutaj wydaje mi się, że też jest tematyzowany pod kątem, świetnie to ująłeś tym stwierdzeniem, bo to jest o czasie, który przeminął i też rzeczywiście to życie, to pojmowanie czasu, tak, ta rytualność pewnych spraw, też mam wrażenie, że to niby jest wyświechtane i niby to są takie teorie filmoznawcze co do, nie wiem, czasu ekranu, czasu rzeczywistości, jakieś takie rzeczy, co się uczysz, nie wiem, na pierwszym roku na jakimś, ale naprawdę przy tym filmie jest coś takiego, że musisz jakby, nie wiem, jakby dostosować swoje bicie serca pod inno, jakby bicie tej, jest coś takiego tej wsi. I też chciałam się ciebie zapytać, czy nawet jakbyśmy mogli plakat jeszcze raz zobaczyć, to, bo wiemy, że Olmi potrafił robić filmy, w których też miał taką bardzo charakterystyczną na przykład postać, tak? Myślę o Legendzie o Świętym Pijaku chociażby, która też ma niesamowitą bazę literacką. A tutaj na przykład, jak możemy powiększyć, jest na przykład taki chłopiec, którego widzimy na drugim planie. Czy tutaj na przykład miałeś tak, że potraktowałeś to ogólnie jako bohatera zbiorowego i to jest po prostu taka opowieść o nich wszystkich, którzy współtworzą każdy troszkę tą tkankę właśnie tego życia tam? Czy może jest jakaś taka twarz tego kina Olmiego w tym filmie konkretnie, która ze sobą została? Bo ja tak mam z tym chłopczykiem na przykład. Nie, to ja to potraktowałem właśnie jako taką próbę opowiedzenia o bohaterze zbiorowym, też próbę podejmowaną dosyć rzadko i wymagającą wielkiej maestrii. No to automatyczne skojarzenie z tym, co robi Altman, prawda? Robił Altman. To jest ten sam poziom, to samo wyrafinowanie. I jeszcze jeden ważny dla mnie kontekst, który chciałbym naświetlić przy Olmim. Dla mnie to jest kino szeroko pojęte, kino religijne.
Takie, że oczywiście często się mówi, że dla wielu z nas to kino jest jakimś zamiennikiem religii czy inną formą odnajdywania religijności. I to oczywiście nie działa we wszystkich filmach. A u Olmiego tak, to jest kino przesiąknięte duchowością, bardzo przypominające mi filmy Romera pod tym względem. Chociaż Romer był reżyserem wielkomiejskim, takim burżuazyjnym, intelektualnym, a u Olmiego to jest ludowe, ale taka duchowość wyrafinowana, absolutnie nie dewocyjna, nawet nie przyporządkowana jakiejś konkretnej religii, to jest coś, co ich bardzo mocno łączy i zwracał na to uwagę Tadeusz Sobolewski, między innymi. Jest chyba ciągle do znalezienia w sieci na stronie Znaku taki jego wspaniały esej, jeden z najlepszych kawałków krytyki filmowej, jakie kiedykolwiek czytałem, Ukryta religijność kina, gdzie on analizuje właśnie dogłębnie Romera i Olmiego i jeszcze paru innych twórców, ale dla mnie najważniejsze są te fragmenty właśnie o Romerze i o Olmim. No i znów pytanie, które chcąc zrobić taki link między tym, co było, a tym, co jest, czy tutaj można by powiedzieć na przykład, że Alice Rochwacher Tak, gdzieś byłaby taką, absolutnie. i pisze się jakby, że tutaj rzeczywiście to jest spadkobierczyni i że w Szczęśliwym Ladzaro szczególnie widzimy, chociaż może Cuda też by tutaj częściowo, ale myślę, że Ladzaro, szczególnie ta pierwsza część, prawda, chociaż o tym czasie w tej drugiej połowie to też jest taka opowieść tutaj, jak jest u Bieńczyka, że o tych, co nigdy nie odnajdą straty, to też mi się tak skojarzyło, czyli no gdzieś w jednym rzędzie jest ten, jakby jej twórczość tutaj do niego się uśmiecha i też z niej czerpie. Tak myślę, że pierwsza część to jest bardziej drzewo na sobotę, a druga bardziej posada, bardziej wczesny Olmi, czyli właśnie migracja do wielkich miast. W ogóle fajnie, że Alice Rochwacher tutaj się pojawia, bo to jest moja absolutna mistrzyni. Takiego objawienia w kinie, jakie odczułem oglądając Szczęśliwego Ladzara, nie miałem od Wielkiego Piękna. I to zresztą też jest film, który zobaczyłem po raz pierwszy w Karlowych Warach i też jakaś absolutnie magiczna sytuacja tam się wydarzyła, bo poszedłem na ten seans spóźniony, była ogromna kolejka i tam trzeba było odbierać, mając akredytację, takie bilety zerowe, na podstawie których wpuszczali. I była kolejka po te bilety i jakaś kobieta wychodziła z sali i mimo, że tam stało, nie wiem, kilkadziesiąt osób, a ja byłem w środku tej kolejki, podeszła akurat do mnie i mi wcisnęła ten bilet, dzięki któremu dostałem się na jedno z ostatnich wolnych miejsc i to też nie był przypadek jakoś do końca, bo poczułem, że ten film jest mi przeznaczony, bo też ma w sobie jakieś elementy, które do mnie bardzo mocno przemawiają, bo jest filmem o jakiejś próbie zachowania niewinności w sobie, dość pokracznej, dość karkołomnej, ale jednak cennej, kompletnie nieopłacalnej oczywiście, ale przez reżyserkę dowartościowanej. I oprócz tego Rochwacher jest przykładem twórczyni, też coraz rzadszym chyba, która potrafi jednocześnie być szalenie oryginalna, na wskroś autorska i bardzo kinofilska, bo Lazzaro to jest Olmi, ale to jest też bardzo mocno Pasolini, wspomniany Tak, przez oczywiście. ciebie. Ta figura paradoksalnej świętości, tego świętego niby naiwniaka, a jednak kogoś, kto jest mądrzejszy od nas wszystkich. To jest wszystko coś, co Pasoliniemu też by się bardzo spodobało. No myślę też, że to, co mówiłeś o religijności, gdybyśmy Żebym ja na katola jakiegoś tutaj nie wyszedł. dopisali. Bardzo, Czekaj, tak, będzie bardzo, bardzo chciałbym. quiz, który. Ale nie, no Tak. mówimy, słuchaj, no, religią może być też Scena piłka nożna. pokazu mody kościelnej w Rzymie to jest jedna Tak, ze scen, które także najmocniej na mnie zadziałały. Fellini postawi inne akcenty, ale I to że też może dla mnie właśnie. nastoletniego, tylko dokończę właśnie o tej scenie. Oprócz tego, że ona w ogóle jest no, niesamowicie wymyślona pod względem reżyserskim, w ogóle pod względem pomysłu, to też było dla mnie jakoś tak wyzwalające, że można śmiać się z religii w tak pomysłowy i wyrafinowany sposób, odbierać jej powagę, odbierać jej też władzę nad nami poprzez śmiech. To też było dla mnie w pewnym momencie olśniewające, co zrobił Fellini w Rzymie. To ja miałam tak za dzieciaka, że no, trochę będzie tak jak u ciebie z Beninim, który też przemyca tego Felliniego. Jest taki film z lat 90. Ja po prostu pamiętam go z telewizji.
jak oglądało się go za dzieciaka, po prostu pamiętam tą scenę takiej jakby nawiązania, ona jest na mniejszą skalę, ale jak wygłupia się właśnie w sutannie Benigni, który jest takim diabełkiem, to się zresztą nazywa Little Devil, czy jakoś tak, ten film, który jest koprodukcją włosko-amerykańską i on właśnie nie za bardzo jakby czyta te konwenanse i wszyscy są oczywiście wierni, którzy widzą go w akcji, są po prostu albo zniesmaczeni, albo dostają tam zawału serca, bo on wychodzi i prezentuje sutannę i mówi tak, model 1550, zobaczcie jaka jest, jak powiewa, i tak dalej. I potem jakby jak cofnęłam się, że rzeczywiście pierwsza taka scena była u Felliniego, to tak zdałam sobie sprawę, kurczę, jaki to jest niesamowity kraj, który mając sobie Watykan i tak naprawdę jakby dosłownie najciemniej jest pod latarnią, że jakby można było takie rzeczy robić, ale też akurat, a widzisz, coś jest, może jakaś mgła covidowa. O coś jeszcze chciałam się ciebie zapytać z Rochbacher, ale mi uciekło. Patrz, to jest... No może coś wrócić. O duchowości mówiłaś. A, bo widzisz. Zapaliła mi się czerwona lampka. Tak, dopisać do tego tekstu Sobolewskiego, który Tadeusza Sobolewskiego, że no nie wiem, coś co u kogoś innego naprawdę byłoby bardzo ckliwe, to wyjęcie na przykład muzyki z tych organów i to, że to ta muzyka na przykład idzie z bohaterem i to i taka jakby sprawiedliwość, która wychodzi z takiego zabiegu, no to przyznam szczerze, że o, to jest metafizyka w kinie dla mnie, która nie trąci, prawda, jakimś takim zapachem, wiesz, takiegoś wybielacza, że to jest na siłę i tak dalej. Także to była jedna z takich scen, która była taka wow, ja poczułam tę duchowość, poczułam tę sprawiedliwość, że jemu nie pozwolono być w kościele i potem on wychodzi i ta muzyka wraz z nim. Tak. I właśnie ktoś, kto umie to zrobić tak, że to ma jakieś proporcje, a nie jest właśnie takie ckliwe czy coś w tym stylu. A propos, to nie będzie włoskie, ale tutaj, żeby też zrobić hołd twoim sympatiom filmowym, jesteśmy przygotowani na różne, więc jeżeli państwo chcą na przykład zadać pytanie spoza akademii, zrobić taką akademię ekstra, na przykład jakim człowiekiem jest prywatnie na zasadzie za kulisami spotkania Waters, no John Waters, to też możecie zapytać Pietra jak najbardziej. W ogóle jak mówiliśmy o remake'ach i o linierizm, to teraz właśnie naszła mnie refleksja, że gdyby ktoś miał robić amerykańską wersję Odrażających brudnych złych, to musiałby to być John Waters. To jest tak naprawdę na wskroś watersowski film. On ma w ogóle przepiękny plakat, nawet polski. Nie wiem, czy kojarzysz, tam jest tak jakby wychodzą twarze z siebie i to jest jeden z piękniejszych w ogóle polskich plakatów, znaczy w ogóle wszystkie plakaty są przepięknie, ale nawet lepiej oddaje niż ten włoski. Patrzę na czas, wiem, że mamy trochę pytań z quizu, bo są te i moje, już tą puszkę zostawiamy, ale wiem, że tutaj nasi przyjaciele, że tak sobie pozwolę powiedzieć, z fanpage'a Godardowskie Igraszki też przygotowali. Także szanowni państwo, ja bym tak przeszła do tego quizu, który też ma pytania filmowe, już nie miejscowości szczepy. I jeżeli też będą te pytania, to też prosiłabym, żeby, może to też będzie dobry czas, żeby na nie odpowiadać, żeby reżyserka, że tak powiem, nam pokazywała też te pytania z tej sekcji comments. Piotrze Czerkawski, czy jesteś gotowy na quiz Akademii? To jest quiz, który naprawdę po prostu on powie, jakim człowiekiem jesteś. Oto grafika. Sei pronto? Certo. Sempre. Piotrze Czerkawski, co znajduje się na twojej wymarzonej, idealnej pizzy? Na pewno nie ananas. Łatwiej powiedzieć, co się nie znajduje. Co na wymarzonej, wiesz co, znajdę taką drogę środka. Nie pamiętam, kto to powiedział, ale jestem fanatykiem drogi środka. Czyli zgadzam się z tym. Czyli niech to będzie coś prostego, ale jednocześnie nie najprostszego, czyli powiedziałbym mozzarella di bufala. Dobra. Takie pytanie synestezyjne. Będę podawała kolory z włoskiej flagi i masz powiedzieć, żebyśmy mogli cię dogłębnie poznać, jakie jest pierwsze skojarzenie z tym danym kolorem. Ale skojarzenie włoskie, filmowe? Każde. Może być filmowe. To najlepiej, żebyś tak za długo właśnie takie pierwsze, co ci przychodzi na myśl. Mhm. No to verde, zielony. Mhm.
Zielony promień Romera i Chyba wiedziałam, że to powiesz. Możliwość zajrzenia we własną duszę. Ale jak powiedziałeś ten zielony. Film, jaka jest tematem tego filmu? No, przepiękny, przepiękny film, ale mamy, można by o nim, biały teraz, bianco. Bo to verde, bianco, rosso będzie, no to teraz bianco, pierwsze skojarzenie. Bluza Napoli i moje gadżeciarstwo, które ujawnia się rzadko, ale jak już to konkretnie. Ja na przykład mam taki fetysz, że wydaję połowę pensji, co roku muszę mieć koszulkę Napoli z obecnego sezonu. Ale czekaj, no bo biała to, ja kojarzę te bluzy, to już jest taka kolekcjonerska sprawa, no bo no nie biały jest naszym kolorem, że tak powiem, z pierwszego wyboru, prawda? Ale jest kilka kompletów. No. Tak, tak. Ja chodzę w niej biegać na przykład regularnie. Ale to nie jest najbardziej oczywiste, tak? Jakby nawet już czerwony bym skojarzyła bardziej, bo są takie też dostępne. No to zostaje nam rosso. Wino rosso, czyli coś, co też dla mnie jest esencją włoskości i pojawiło się równolegle z tymi pierwszymi filmami. Cudownie. Kędziorku, rób badania, bo tu na podstawie tego testu będziemy dokładnie, poznamy niemalże jak u tego Colbert Questionnaire, u Stephena Colbera też jest taki właśnie kwestionariusz osobowy, który robili Meryl Streep, Tom Hanks, a mamy Quiz Academy. Ja coś muszę opowiedzieć o tym winie czerwonym, bo tak bez kontekstu to jest banalne. Bo to jest też jakaś zmiana, która we mnie nastąpiła w ogóle. I może tutaj jakieś freudowskie wudu można wokół tego odprawić, bo kiedyś absolutnie dużo bardziej lubiłem białe. Wino białe jako lżejsze. To była taka tak. Stara szkoła naszego wspólnego przyjaciela Janusza Rudnickiego. No oczywiście, tak. Albo prosecco było modne. Wodnik bankietowy. Trzeba pić białe wino, bo w ten sposób możesz dłużej wytrwać na imprezie. Dokładnie. Ale później to przeszło na czerwień. Ta jakaś jego głębia, większa intensywność zaczęła przemawiać do mnie bardziej oraz walory dietetyczne. Dobra, a powiedz Piotrek, ale no to tutaj nawet jak zostało podpowiedziane, czyli idziemy w wytrawne wino i rozumiem, że też jest taka na przykład szkoła, że do posiłku to jest wino, czy to jest takie wino, gdzie ty sobie, tak jak kiedyś było Antonioni i alkohol, to teraz jest na przykład jakaś dobra płyta, po prostu wiesz, siadasz w fotelu, koty po tobie chodzą i pijesz wino i to jest chill out, czy jakby, no bo to jest, kurczę, szczególnie włoskim winem mam wrażenie, że cały anturaż też dodaje do tego, prawda, jakby czyli właśnie do posiłku to czerwone wino, czy tak po prostu, jak to jest? Nie, no ja mogę gadać 2 godziny o swojej fascynacji Włochami, ale jestem Polakiem jednak. No, to muszą być ilości jednak działające na zmysły i na umysł. Nie, nie, w dużych dawkach, które jednak robią coś z percepcją, o tym też Bieńczyk pięknie pisał, ale moje ostatnie odkrycie winiarskie nie jest włoskie, no co mnie samego zaskakuje, czyli właśnie ciążąc w stronę tego ciężaru malbeki argentyńskie, takie już naprawdę solidne, domu, mocne jak wino. Argentyna. No tak. No to trzeba koniecznie zapisać te wina, bo wcześniej też pani pytała o falanginę. Zauważyłam w komentarzach, to potem te wina dopiszemy. A piękne zdanie Bieńczyka w ogóle o piciu wina, które muszę przytoczyć dla jego urody, że to było jakimś konkretnym winie, ale pasuje do każdego dobrego, bo Bieńczyk jest też oczywiście znawcą wina, pisze o tym felietony, wydał cały zbiór takich grubych książek, kroniki wina, kilkutomowej, i napisał o jednym z nich, że napić się go to trochę jak wejść do raju na krzywy ryj. To jest piękne. Genialne. Wszystkim Państwu tego życzę, żeby następne wino, które wypiją, żeby mieli takie poczucie, że pijąc je wchodzą do raju na krzywy ryj. No. Wspaniałe, to jest poezja. Następne pytanie trochę będzie z takiego cyklu literackiego. Piotr Czerkawski. Imagine, wyobraź sobie, że piszesz biografię danych osób i potrzebny jest do nich tytuł. Ja podaję osobę, jakby tytuł tej biografii wyglądał. Sei pronto? Pierwsza osoba, Tony Servillo.
Toni Servillo? Cholera, ale to ja tak nie mogę go zbezcześcić jakimś skojarzeniem, takim, wiesz, które przychodzi o paru sekundach. To tytuł by się pojawił na końcu tej książki. No. Nie, to jest No dla mnie dobra. zbyt ważne. Zbyt Dobra, ważne. to zostawmy. Ermanno Olmi. Ermanno Olmi. Tytuł książki o nim. Biograficzna książka, a jeśli to jest zbyt ten, no to książka o jego twórczości. Nie, są jakieś banały mi przychodzą do głowy teraz, błagam. Dobra, to może spróbujmy z jedną panią, żeby chociaż jakoś tak skreśli, już zostawimy listę, ale jest to wielka dama włoskiego kina, z którą miałeś wywiad. Jak wyglądałaby biografia Claudii Cardinale napisana przez ciebie? Jaki tytuł by miała? Paliłam tam, gdzie mi nie wolno? Czy... Dokładnie, dokładnie tak. Paliłam tam, albo palę tam, gdzie mi nie wolno. A no Dlaczego tak. czas przeszły? Bo to rzeczywiście zresztą historia z Synergii. Tak, to... Albo Gdzie... czekaj, to nie była z Synergii. Nie, nie, to był festiwal taki dziwny, racja. W Łodzi miał jedną edycję i w takich dziwnych okolicznościach też Tomasz trochę Raczek zniknął. był jakąś ważną tam Tak, personą ale i Claudia pamiętam Cardinale była wielką, gościnią, tak. wielką jego gwiazdą i w ogóle przywitała mnie, ja nie mówiłem wtedy po włosku jeszcze, więc ona z tym uroczym akcentem mówiła po angielsku i w ogóle przywitała mnie jakimś takim hasłem you are a baby, pytała ile mam lat, po czym zaczęła dawać do zrozumienia, że bardzo jej się podoba to, że jestem dużo młodszym człowiekiem i na koniec tego wspaniałego performance'u, bo to był dobry wywiad w ogóle, właśnie zrobiła coś takiego, że staliśmy, ta rozmowa się odbywała na korytarzu, ona dopalała fajkę i chciała ją odgasić i nie bardzo miała gdzie i zobaczyła, że tam jest taki wielki napis no, no smoking. Więc po prostu odgasiła ją o ten napis i rzuciła na podłogę. I wtedy byłem najbliższy wyznania miłości kobiecie w wieku mojej babci w życiu. I Ale rzeczywiście tak sobie myślę, że... Jedyny tytuł możliwy jej biografii to palę tam, gdzie mi nie wolno. No. Bo myślę sobie, pamiętam te wywiady na Docs Against Gravity, jak udało się takiej no, grupce dziennikarzy, byłam tam między innymi ja się z Beatą Kwiatkowską załapałam, na pewno był Łukasz Knap, na pewno ty miałeś wtedy wywiad, może jeszcze ktoś, ale naprawdę było to wielkie wydarzenie, że możemy mieć wywiad z Ciccioliną, która też jest z Włochami powiązana i pamiętam, że z kolei tam padł komentarz, że powiedziała, że jesteś słodki. Pamiętam, jakby to pamiętam z tego, jak każdy przychodził, że Ciccolina mu powiedziała jakiś komplement. Tak, i pamiętam. Już się pamiętam tworzy to. Trochę taka wizja z 8,5, prawda? Jak Mastrojani ma te wszystkie kobiety swojego życia. No ale Claudia Cardinale się zgadza. I Ciccolina też. No, oczywiście, sensie. Że tak. Zresztą, no jakby nie ma tajemnicy w tym, że przecież ona i próbowała sił w polityce i była też gdzieś tam muzą trochę, znaczy tak przynajmniej opisuje w swojej biografii, że Fellini też się w niej kochał w pewnym momencie, jak i wszyscy Włosi i też Włoszki zapewne, co nim pewnie było trudno powiedzieć bardziej publicznie. Następne pytanie, ono jest, czy takie zadanie, ono wyobraź sobie, że masz pozwolenie na tę czynność, która za chwilę będzie w tym poleceniu. Żeby to było mniej creepy, że jakby możesz to zrobić. Gdybyś się znalazł w pokoju danej osoby, to co sobie wyobrażasz, że w tym pokoju, na przykład wyobraź sobie w jakimś takim sypialni albo gabinecie mogłoby być, na przykład przy łóżku albo przy jakimś tam właśnie biurku. I tą postacią pierwszą jest Silvio Orlando. Silvio Orlando? Myślę, że różaniec, ale z Maradoną zamiast Matki Boskiej. Okej. Okay. Coś jeszcze w pokoju? Nie, to wystarczy. Nie. To jest żeby tak oddać, ważny gadżet, tak. Że wypełnię. Okej. Okay. Elena Ferrante. Elena Ferrante? Myślę, że taka maska Groucho Marxa, którą ona... Takie wąsy sztuczne, które ona ubiera, żeby nie zostać rozpoznaną. Super. I ostatnia osoba, dużo o niej dzisiaj było... Federico Fellini. Gdybyś mógł sobie wyobrazić taki... Co mógł mieć Federico Fellini przy łóżku?
W sensie na biurku, czy jakimś. Już jak dziwnie zabrzmiało. Znaczy tak, przy jakimś stoliku nocnym. Co mógłby mieć Federico Fellini przy stoliku nocnym? Ja myślę, że jakiś taki tandetny gadżet z Rimini, z plaży, który mu przypomina tamtą rzeczywistość, jednak jest tandetny, a jednocześnie sentymentalny dla niego. Kurde. No, to ładne. Czy myślałam, że pójdziesz w stronę bardziej, że notes, bo wiadomo, on też sobie notował rzeczy ze snu i tak dalej. O, może ma taki długopis z Rimini. Tak, coś w tym stylu, no. Najważniejsi gracze SSC Napoli, możesz totalnie polecieć, już niegrający, nieżyjący, twoim zdaniem. Trójka dla ciebie najważniejszych piłkarzy i pokrótce dlaczego. Kim jest twoja święta trójca? Wiesz co, Piotr Zieliński. Piotr Zieliński, bo jemu się to po prostu należało, parafrazując jedno z najsłynniejszych zdań polskiej polityki ostatnich lat, z racji tego, że legion był ludzi, którzy w niego wątpili. Mnie się to również zdarzało, a ostatnio on dźwiga tak wielką presję i jest fundamentalnym piłkarzem w tak kluczowych meczach, że absolutnie mu się należy to wspomnienie. I ja nawet myślę, że byłem przy momencie, w którym narodziła się ta jego dojrzałość psychiczna, bo to był mecz Legii Warszawa z Napoli, gdzie też trochę cudem jechałem do Warszawy w innych sprawach, nie miałem biletu i w ostatniej chwili go zdobyłem. I tam była taka scena, że Napoli nie szło, przegrywało i dostało karnego. Nie było Insigne, więc Zieliński został wyznaczony do strzelania tego karnego. Zieliński, o którym mówiono z lekceważeniem, że ma słabą psychikę, że się spala. I bramka, na którą strzelał, była tuż za słynną Żyletą, czyli najbardziej fanatyczną trybuną kiboli Legii, którzy no, w liczbie kilkudziesięciu tysięcy zaczęli go lżyć, obrażać, wyzywać od najgorszych. I on, patrząc w oczy tej Żylecie, pewnie wykorzystał karnego. I od tego momentu stał się już innym Piotrem Zielińskim, No, ale więc to absolutnie też on. mogę powiedzieć z autopsji, że posiadanie takiego imienia jak Piotr w Neapolu, kiedy Zieliński strzela, to jest piękna sprawa, tyle powiem. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Myślę, że Marek Hamsik, który to są takie lekcje futbolu właśnie, bo ja cały czas trochę usprawiedliwiam tę fanatyczną pasję przed samym sobą, bo ta pasja jest naprawdę fanatyczna. Ja oglądam wszystkie mecze, zdarza mi się jakieś spotkania przekładać zawodowy, prywatny, byleby tylko móc obejrzeć nawet jakiś tam mało znaczący mecz z outsiderem Ligi Włoskiej, w którym gra Napoli. I ja się łudzę, że ta piłka nas czegoś uczy, że ona zawsze jest czymś więcej niż sobą samą, że jakieś lekcje za sobą prowadzi. I oglądanie Hamsika dla mnie też było taką lekcją przemijania wręcz, takiego dobrego, godnego przemijania, bo w momencie, kiedy ja zaczynałem oglądać Napoli, on był wielką gwiazdą. To był taki moment, kiedy on był jeszcze na absolutnej fali, gdzie bogatsze kluby o niego pytały, a on się nie zgadzał, bo był bardzo przywiązany do Napoli. Ale z sezonu na sezon właściwie bardzo szybko to się stało. Ta gwiazda trochę przygasła. On już był coraz starszy i nie grał aż tak dobrze. Nie był tak błyskotliwy, nie był tak szybki. Odgrywał coraz mniejszą rolę w drużynie, ale cały czas zaciskał zęby i się starał i był wierny temu zespołowi. I ten zespół też go szanował. I kibice też nie mówili na niego złego słowa. I w końcu, jak już było wiadomo, że on odejdzie, że będzie powoli się żegnał z taką poważną piłką, był taki mecz, na którym ja byłem na stadionie. Jeden z pierwszych meczów Napoli, który widziałem na żywo. Chyba mecz z Torino, kiedy już nie grali o nic ważnego. I ten Hamsik, który już tak trochę człapał po boisku, nagle dostał piłkę za polem karnym przeciwnika, bez namysłu huknął w okienko jak za najlepszych czasów. Miał właśnie taki sorrentinowski przebłysk wielkiego piękna i to mnie bardzo, bardzo wzruszyło, Kurde. więc Marek Hamsik będzie drugi, a kto będzie trzeci?
pół żartem, pół serio powiem, że Stanley Lobotka, bo to jest kolejna lekcja, to jest kolejna lekcja futbolu, bo to jest piłkarz, który przyszedł do Napoli 2 lata temu i był pośmiewiskiem. Za kadencji trenera Gattuso nic nie grał, stał się memem, bo miał nadwagę. Kiedy już no ale wchodził, była wielkie nadzieje z nim były tak od tak, początku. Kiedy już wchodził, to tracił piłkę zaraz, postępował jakoś głupio, ale zacisnął zęby, nie poddał się, poczekał na zmiany trenera, wskoczył też trochę z przypadku do drużyny zakontuzjowanego zawodnika i teraz jest bardzo ważną postacią, bardzo pewnym punktem i człowiekiem, który się podniósł, który też pokazał, że no, nie ma sytuacji bez wyjścia. No i to jest szalenie krzepiące. Tu w ramach takiego narzekania czasami na kierownictwo Napoli, no oprócz oczywiście olbrzymiej miłości, no to wiadomo, sprawą jest, że właściciel, producent miewa różne odpały, ale taką znienawidzoną postacią, znaczy, no ja go nie lubię, ale Piotrek go naprawdę nienawidzi, chyba że to się zmieniło, no to jest pan Giuntoli, który jest naszym takim, można powiedzieć, bogiem, jeżeli chodzi o kupowanie i sprzedawanie zawodników, ale przede wszystkim taki też znajdywanie tych zawodników i mieliśmy straszną, pamiętam przed laty, no znów posłużę się Bekę, pierwszy według Piotrka był Piotrek, Iwona Dąbrowska odpowiadam, był Czerkawski i Zieliński. Ale to strumień świadomości, ja nie wiem, czy bym potrafił nie, wybrać. Nie, okej, ale pierwszy wymieniony, ale okay, mieliśmy tego, że dwóch zawodników nabył w podobnym czasie. Jeden nazywał się Diego Demme i patrząc, znaczy też się sprawdził, ale że wziął go tylko dlatego w pewnym momencie, bo miał na imię Diego, a Lobotka. Ale to jest ewidentnie wzruszająca historia, bo Diego Demme jest synem neapolitańskich emigrantów do Niemiec, który jednocześnie Maradonem urodził i teraz wrócił do macierzy. To jest prawda, ale że Lobotka też tak było, że na zasadzie poszli geograficznie, że tak jakby Hamsika nie ma, to trzeba sobie wyrównać, prawda? Więc to pamiętam, jak rozmawialiśmy, ale znowu zaskoczyłeś mnie, powiem szczerze. Czy inna sprawa, że wiedziałam, że Maradona gdzieś tam tutaj to by było tak, ale myślałam, że Dries Mertens, bo na przykład dla mnie Mertens jest takim, no moją największą chyba miłością i się nigdy z tym nie kryłam, ale to też pewnie na są pytania jeszcze od drugiego naszego. Przyszły Kurde, kapitan, no. To już jest chyba oficjalne. Powiedz mi, będzie do wyboru jedno albo drugie i jak już wybierzesz, to chociaż dwa zdania, dlaczego to wybrałeś. Wielka rzecz. Czy Piotr Czerkawski, jakby miał jeść do końca życia, nie żartuję, to, ale burrata czy ricotta? I który z tych dwóch? Burrata, bez dwóch zdań jakoś. Perky! Kremowość, konsystencja, też znaczenie kulturowe po ostatnim filmie Sorrentina, ale też moja wielka miłość do Apulii, która kwitnie, coraz bardziej spędziłem tam ostatnie wakacje i to też był właśnie taki czas idylliczny pod wieloma względami, również dzięki pewnej wizycie w takim wielkim sklepie z burlatą w Barlecie. Bodajże, coś wspaniałego. No też, i znowu świetne czerwone wina w Apulii. Tak, tak. No, to fakt. I też moje branżowe kontakty apulijskie, bo też ta geneza mojej takiej głębszej fascynacji Włochami wzięła się trochę stąd, że ja kiedyś byłem bliżej francuskiej kultury, francuskiego kina, Nowa Fala, Eric Rohmer i tak próbowałem właśnie szukać kontaktów, rozmawiać z tymi Francuzami, jakoś tą pasją na nich oddziaływać, ale nikt nie był tym zainteresowany. Oni wszyscy to olewali, że jakiś Polak tutaj rości sobie pretensje, żeby znać się na tym kinie. Włochy były dla mnie na drugim miejscu, aż trafiłem na imprezę Włoskiego Instytutu Filmowego na festiwalu w Berlinie i po prostu jak oni zobaczyli tam kogoś, kto przejawia taki entuzjazm wobec ich kultury, wobec ich filmów, to wyszedłem z tej imprezy z zaproszeniem na festiwal w Lecce, na który jeździłem potem latami, przez pandemię to się zerwało i też zadzierzgnąłem tam przyjaźnie z organizatorami, z rodziną La Monica. No, Apulia zawsze była dla mnie szczęśliwa i wielkoduszna. Bardzo, bardzo fajna impreza i też w ogóle w tych regionach takich nawet nie wiem, mniej popularnych na takich, chociaż Apulia teraz jak najbardziej myślę, że weszła do takiego mainstreamu, ale jeszcze tak nie było naprawdę z 10 lat temu, jeszcze tak nie było, że jednak tam Lombardia, Piemonte i tak dalej, ale dużo się bardzo dobrego mówi o tej imprezie i tutaj jak czytamy, bo filmoznawczyni tutaj Lecce liderem też, liderem serii
La mia seconda squadra di cuore, US Lecce. No co ty, a co z Empoli? Kiedyś było Empoli wysoko też. Bo też ich lubię, oczywiście, ale Lecce jednak drugie. A co z Benevento? Pojemne serce. Dobra. Jakie jest twoje ulubione włoskie... O, aż widzisz, aż kędziorek. Jakie jest twoje ulubione włoskie słowo? Albo, jeżeli... Bo zaskoczyłeś mnie tym początkiem, bo tutaj włoskim, więc może da radę. Czy masz takie zdanie, które lubisz? Jego brzmienie po włosku, czy zdanie, które siłą rzeczy ciężko wypowiadasz, będąc we Włoszech, słowo albo zdanie, coś, co jest ci bliskie, jeżeli chodzi o język włoski. Wiesz co, tego byłoby cholernie dużo, więc zaufam pierwszemu skojarzeniu i to jest skojarzenie filmowe. E solo un trucco z Wielkiego Piękna. No, to jest bardzo... bardzo piękne i oczywiście jeżeli ktoś widział Jeb, to mówi w pewnym momencie, to jest pod koniec, prawda? Jak już, tak. Że to wszystko jest sztuczka, trik. Piotrek, czym dla ciebie jest włoskość? Włoskość jest poprawioną polskością, właśnie nawiązując może do tego, o czym, tak jak Zelenka kiedyś chyba powiedział, że Polacy to Czesi plus papież. To tutaj też można by powiedzieć, że Włosi to Polacy plus słońce na przykład. Mm-hmm. Najbardziej... To jest jednocześnie bliskie i dalekie mentalnie. Mm-hmm. Jest jak czymś, do czego można aspirować, odkrywać w sobie, a jednocześnie niezupełnie odchodzić od korzeni. Jakiś taki osiągalny niemalże ideał, powiedzmy. Tu widzę, jak Iwonka tak próbuje pod przekleństwa, no i nie sposób nie zapytać, czy masz ulubione włoskie przekleństwo, które tylko powiemy po włosku, już nie będziemy tłumaczyć, żeby ktoś streama nie zarwał, ale na przykład nawet stadionowo, prawda, jak jest taka stadionowa mowa, może coś z dialektu neapolitańskiego. Włoskie, właśnie to chciałem powiedzieć, że włoskie nie, ale neapolitańskie. To jest też słówko podłapane od Drisa Mertensa, który jest absolutnie przeuroczy napastnik gwiazdy. Czy to jest słowo na M? Oczywiście. Jest taki filmik krótki, jak jacyś tam kumple go podpuszczają i mówią mu, że jesteś najlepszym piłkarzem na świecie po włosku. I nagle Mertens się tam wyłania i krzyczy do tego kumpla, który go tak nazwał, Munnec! Czyli nazywa go... No śmieciem go nazywa, no to tak, właściwie nie to, jest... To są śmieci, dokładnie. To słowo jest absolutnie czarodziejskie też, przez to E przeciągane. Jest i w ogóle te wszystkie takie... kędziorek tutaj szaleje. Te wszystkie takie właśnie... bo to też jest, trzeba mieć... jest inwencja, prawda? Żeby to było munec, a nie strąco na przykład, albo... Mhm. Które też pasuje, prawda? Jak mówimy o takich przekleństwach, ale jak na stadionie też to niesamowicie brzmi. Te wszystkie... Nawet latryna brzmi super, jak jest latrin, prawda? To jest ta magia. Piotrek, najbardziej przereklamowany włoski film, przyznaj się. Otwarcie... Dobre pytanie. Gdybym chciał być złośliwy, powiedziałbym, że Córka, ale to nie jest włoski film. Ale uczciwość. Jeb, no Jeb, uczciwie. A jak, ale włoski. Włoski, trzymajmy się Akademii. Dobre pytanie i bardzo, bardzo trudne. Cholera. Wiesz co, ja nie przypadałem za Matteo Garlone na przykład, ale Gomorę pamiętam zbyt słabo, żeby ją tak zakwalifikować. Właściwie ten środkowy okres twórczości Garlone, w którym on wypłynął, najbardziej do mnie nie przemawia, bo jego późne filmy typu Dogmen albo wczesne, jeszcze zanim został odkryty, to są bardzo dobre rzeczy. Ale no to na przykład ten Reality, tak? Który tak, no to nie jest też jakiś bardzo znany film. Szukam czegoś takiego mocniejszego. Nie wiem, Pokój Syna, jakbyś powiedział. Wiesz, o co chodzi? To jest taki, czy jest na przykład coś tego kalibru, że taki tytuł, że wszyscy będziemy, bo masz rację, to Reality. Podam ci na przykład jako, jak się ciekawie łączy w Akademii, jak się losy łączą. Tydzień temu naszą gościnią była Kaja,
I Kaja powiedziała, Kaja Klimek, że bardzo odważnie, że Wielkie Piękno dla niej jest jednym z bardziej przereklamowanych, tak ten. To ja jej się zrewanżuję i powiem Suspiria, ale wersja Luki Guadagnina, bo Argento, film Argento jest świetny, ale serio, nie robię tego pod publiczkę, ale mam problem z Guadagninem, ceniąc na przykład Call Me By Your Name, chociaż też po drugim seansie trochę mniej, ceniąc Bigger Splash, ale Suspiria no była dla mnie karą, no czułem się opętany przez te wiedźmy i przez Guadagnina, który tak naprawdę zawsze miał tendencję do kiczu i pretensji. W tym filmie one mają bardzo mocny głos w porównaniu z oryginałem, który jest szalenie, szalenie zmysłowym filmem, gdzie jakieś napięcia polityczne, napięcia epoki są wyczuwalne, ale gdzieś zupełnie na drugim planie, na zasadzie przyprawy, a Guadagnino, niczym ten zamknięty z nosem w książkach Elios Call Me By Your Name, musiał się pochwalić, że on się orientuje, jaka była sytuacja polityczna wtedy i sprzedaje nam jakieś głodne kawałki, które rozwadniają całą jakąś gatunkowo-zmysłową moc tego filmu. Strasznie, strasznie mnie zirytował. Tutaj widzę komentarz, Cezar musi umrzeć, braci. Tak, ja to dosyć lubię akurat. A podobno... powiem ci, że też jak mówiłeś o drzewie na saboty, to myślę, że albo chyba mogłeś widzieć to, też takim filmem, którym mógłby przemówić tak do wrażliwości, to jest... Padrone? Nie, Noc Świętego Wawrzyńca. Ach, nie widziałem tego akurat. I to tam jest dodatkowo Ruch Oporu tak jakby wpleciony, ale w taki bajkowy, baśniowy sposób i myślę, że to jest w ogóle kiedyś film, skoro teraz tak do mnie przyszedł, to muszę go gdzieś zapisać i zrobić kiedyś na ten temat spotkanie w Akademii, ale to super, że się tak wywiązało między wami, że te odcinki się zaczynają tak ze sobą łączyć. Będzie z moich, to jest będzie moje ostatnie pytanie, a tam jeszcze jest kilka pytań, które obiecane jest naszym patronom, jak wiemy są, i to powtórzę, polajkujcie proszę, jeśli Państwo jeszcze są z nami, Godardowskie Igraszki fanpage, to będzie cytat i dostaniesz A, B, C i D i musisz po prostu, kto to powiedział. Zaczynam lekturę. Wiem, że w takim kraju jak Włochy narażam się na niepopularność, gdy mówię, że w życiu nie oglądałem meczu piłki nożnej, ale naprawdę sport mnie nigdy nie interesował. Federico Fellini. Ma wafankulo! No tak. No, a mieliśmy... A było Jan Paweł II, co od początku wiedział, że ściemniony, bo wiemy o jego bramkarskich. B to było Federico Fellini. C to był Don Stanislao. D to był Michelangelo Antonioni i byłam mega pewna, że tutaj może być, że wybierzesz Antoniniego. No nieźle. Nie, do Antonioniego też by pasowało, ale pamiętam, że zawsze mnie uderzało, że Fellini, z którym jestem tak blisko, jakoś mentalnie miał taką fundamentalną różnicę, bo on mówił o tej pogardzie swojej dla sportu, zresztą nabija się z piłki nożnej w Gingery Fred, prawda? Jest tam taka scena, gdzie jakiś mecz Realu leci w tle i on to pokazuje jako jakąś taką rozrywkę czczą bardzo i żenującą go. A Don Stanisław Dziwisz jest fanem Lazio. To jest kolejny powód, dla którego nie warto go lubić. Warto pięknować. No tak, konotacje faszystowskie, latiny. Otóż to. Tak, Mussolini na ławce rezerwowych. Jadę planu z pytaniami od... Ale nie wiedziałaś o tym? Że on z Lazio? Nie, że... W tym momencie już prawnuk chyba Mussoliniego jest piłkarzem Primavera Lazio i łapie się do pierwszego zespołu. Syn tej polityczki. Pani Justyno, to wino, o którym mówiliśmy wcześniej, to Falangina i obiecuję, że te tytuły napiszemy w czacie. A już ta druga część. Piotrek, a znasz jakieś polskie przysłowia związane z Napoli? Ale nie możemy przeklinać, jest przed 23, więc... To jest, no to zaczekajcie. To jest przysłowie, tak. Które? To jest przysłowie graczy u bukmacherów. Napoli, kupon. A, niestety. Nie, to tak. Związane z, delikatnie mówiąc, nieprzewidywalnością wyników naszego ulubionego zespołu, który potrafi wygrać, ale i przegrać z każdym. No.
To jest ten moment, kiedy ktoś mówi takie, to mówisz na niego strunt, munet i inne. Pierwsze pytanie od genialnego, naprawdę są genialne te pytania i uwierz, nie było nigdy, żebyśmy tak mieli aż ich tyle i tutaj dziękuję Godardowskim i Graszkom, no nie wiem, za fantazję. Pierwsze, Piotrze Czerkawski. Fantaziści na tym naszym boisku. Totalnie. Gdybyś miał wpływ na swoje fizis, kiedy się zestarzejesz, to wolałbyś spędzić starość w ciele Marcella Mastroianniego czy Toniego Servillo? Toniego Servilla, chociaż to jest no, wybór jak między Falanginą a Negro Amaro, prawda? Czyli win-win, żeby tutaj takiego winiarskiego kontekstu przejść, ale obaj się pięknie zestarzeli, tylko mam wrażenie, że u Mastroianniego to było o tyle bardziej bolesne, że on był bardzo przystojny w młodości. Fellini wprawdzie uważał inaczej, mówił, że ma doskonale nijaką gębę, ale no, był ikoną... Tak jak brat Sorrentino. Tak, był ikoną, prawda, stylu, ikoną męskiego piękna, a Toni Servillo mam wrażenie, że wygląda dziś tak samo, jak wyglądał 30 lat temu, albo nawet trochę lepiej i to dzięki temu jest lepsze ciało do starzenia się. To też jest taka w sumie piękna historia tak naprawdę drugiej młodości, która w sumie staje się taką pierwszą, bo my tak naprawdę nie ma zdjęć Toniego Servillo, znaczy znajdą się jak ma lat 20 czy nawet 30, ale to nie jest ten okres, który nas interesuje, bo on tak naprawdę jako 40-latek w kinie napolitańskim gdzieś, prawda, funkcjonuje. To też jest ale dosyć... Ale widzę, że on okropnie wyglądał w Dodatkowym Człowieku. W Dodatkowym Człowieku to też mu dali takiego zwierzaka na głowę, taką jakąś peruczkę, bo on dobrze wygląda bez włosów w ogóle. Tak jakby. To prawda. Bo oni mu dali, jest tak jakby dziwnie i śpiewa taką piosenkę La Notte, która powinna zostać wydana w ogóle jako singiel, bo jest naprawdę świetna. I Sorrentino pisał do niej tekst. Zobaczcie Państwo, jeżeli jest jako taki piosenkarz Italo Disco, to tak trochę niekoniecznie, bardziej tej tradycji lat 60. ten Toni Servillo w L'uomo in più, czyli w Dodatkowym Człowieku, czy też O jednego więcej, bo też pod takim tytułem to funkcjonuje. Piotrze Czerkawski, pytanie bardzo takie, no to już nawet nie są milenialsi, tylko ci gamma, czy alfa, czy jakieś inne tam. Czy możesz podać pseudonim artystyczny polskiego rapera, który w teledysku do swojego utworu Pappardella la Rabbiata odwiedził salon fryzjerski w miejscowości Lucca, tobie znanej? To jest Belmondo? I... Przypadkiem nie? Albo B2S? Nie. Pierwsza, już zaliczamy pierwszą, tak zwany Belmondziak, ale tak, Belmondo. I ponoć... Skąd ja to wiem? Otóż jest taki dopisek, pozwolę sobie, po godzinach jesteśmy, jeśli nie zgadnie, bo tak zakładano, można dopowiedzieć, że wisi link do teledysku na konwersacji messengerowej z jednym z adminów. Wink, wink. No dobra, teraz sprawdzimy twoją wiedzę historyczną, historyczno-papieską. Piotrze, uważasz się Wadowice. Za fana serii... Co? Wadowice? Się tak trochę zrealizujesz. Klimat w pewności. Pietrino, uważasz się za fana serialu Młody Papież. To sprawdźmy, jak dogłębna jest twoja wiedza papieska, pytają tutaj przyjaciele z Godardowskiej Graszki. Jak brzmi prawdziwe imię Piusa XII? Są podpowiedzi. Będą trzy. Jest A, B i C. Ale nie Google. No. Nie. Pierwsze. Eugenio Maria Giuseppe Giovanni. To jest to pierwsze. B. Achille Ambrogio Damiano. Tu mogę podpowiedzieć nazwisko Ratti. C. Gioacchino Vincenzo Raffaele Ferretti. Myślę, że zamieniłbym się na każde z tych trzech imion. Stawiam na odpowiedź B. Wyjątkowo jest to A. I chyba nawet, bo tutaj wyjątkowo nie było nazwisko podane, a on nie był przypadkiem jakoś... Kurczę, teraz mi uciekło, ale jakże on miał, jak miał Pius na nazwisko? Jakieś takie bardzo znane papieskie nazwisko. Patrzcie. Nie, sprawdzimy. Ale zła odpowiedź na pytanie papieskie to jest jak dobra odpowiedź. W ogóle nie wolno wiedzieć za dużo. Po Borgiach to już nie było. No ale to okej, to musi paść to. To jest takie w sumie, ale no, młody papież czy nowy papież?
w twojej gradacji? Czy to jest dyptyk i tego nie można od siebie? Wiesz co, może też kogoś zaskoczę, ale ja wolę nowego papieża i w ogóle uważam postać Malkowicza za głębszą i ciekawszą niż postać Jadalo, chociaż oczywiście bardzo lubię też pierwszy sezon, ale no ten fenomen papieża Jadalo jest, czy może inaczej, zaczyna się robić oczywisty, bo na początku to nas oszałamia, że nieziemsko przystojny konserwatysta, który się doskonale bawi swoim wizerunkiem, ale to jest efektowne i super, natomiast postać Malkowicza jest głębsza, jego dylematy są subtelniejsze, a wciąż jest to serial pełen polotu i zabawny, ale ta jego melancholia też wydaje mi się bardziej sorrentinowska. Znając dorobek Sorrentina, jakąś jego filozofię, mam wrażenie, że jest to bliższa postać też jemu i jego uniwersum. Sam fakt, jak jest rozwiązana sytuacja z rodzicami Malkowicza, prawda? Mając też wiedzę o tym, jak wyglądała to życie rodzinne Sorrentina i te tragedie i traumy. To dodaje jakieś dodatkowe piętro, które do mnie przemawia. No i mamy dwóch kardynałów Vojello na swój sposób. W sensie dwa razy, prawda, Silvio Orlando jest w dwójce. Słuchaj, który spośród podanych, poniżej będą trzy możliwości ludzi, nie jest zawodowym włoskim reżyserem? A. Marcello Ciorciolini, B. Luigi Bazzini i C, jak to Włosi by powiedzieli, Lu Albani. A. Nie jest zawodowym włoskim reżyserem. Nie. Czy jesteś pewny? No jak tak pytasz, to pewnie źle odpowiadam, ale może mnie puszczasz, więc pozostanę. Neapolitańska, dobrze. Otóż odpowiedź C jest poprawna, bo Lu Albani, tutaj ciekawostka genialnych godardowskich igraszek, to jest włoski wrestler, ale też użyczył głosu postaci włoskiego hydraulika Mario w jednej z filmowych adaptacji. A myślę, że na Mario nasze pokolenie, no, że tak powiem, nie jeden palec sobie wykrzywiło na joysticku. Dobra. Gdybyś miał do wyboru spędzić wakacje na jednej z lokacji filmów Paola Sorrentino, to wybrałbyś piłkarski Neapol, bunga bunga willi Silvio Berlusconiego, czy szwajcarski hotel dla emerytów z młodości? Wiesz co? Ja bym wybrał czwartą możliwość, czyli hotel z konsekwencji miłości. Czyli też szwajcarski. Też szwajcarski. Kanton Ticino. Hotel. Tak, tak. Wspaniały, pusty luksus, z którego można się wydostać jednak pod wpływem impulsu. To jest też wspaniale skonstruowany film. I w ogóle mój drugi ulubiony film chyba po Wielkim Pięknie. Sorrentino, no walczący jak, może. Jak więzienie był ten hotel, to w jakiś tak metaforycznie wydostać, czy bo cały Bayer w tym filmie był, że jednak jako więzienie był ten hotel. No tak, ale z którego można się wydostać, jeśli się patrzy odpowiednio uważnie. No dobra. I znów miłość byłaby, może to brzmi banalnie, ale znów jakby uczucie tutaj do tej Sophie, prawda, którą gra zresztą wnuczka Anny Magnani. Która niestety nie zagrała bardziej w ten, ale... Ale w tym filmie jest super i też forma Olivia Magnani. Świetnie działa w tym filmie, no bo on, dopóki Tony Servillo się nie zakochuje, ten film jest statyczny, jest powolny, niewiele się dzieje, a potem właściwie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki tam wjeżdża cały na biało barokowy Sorrentino. Jest mafia, pościgi, strzelaniny. Ta miłość jest paliwem, daje życie temu filmowi. To jest też wspaniale pomyślane na poziomie struktury. Ostatnie pytanie, które jest w sumie do mnie i do ciebie, bo tu jest pytanie do was. Skąd okiem potężnych italofilskich filmoznawców takie zamiłowanie włoskich filmowców do ukazywania na ekranie grzechu onanizmu? Na przykład w takich filmach jak Amarcord, czy też Cinema Paradiso. Ja bym powiedział, że to jest pytanie, które więcej mówi o pytających niż o przedmiocie tego pytania. No bo przecież są dwa takie wielkie przykłady, które przychodzą do głowy. To nie jest tak dużo. No. To po pierwsze, a po drugie, ja bym to szukał odpowiedzi w jakiejś bezpruderyjności. I właśnie z jednej strony mówienia szczerze, a z drugiej z dystansem o nastoletniej seksualności, o takim luzie, którego akurat my możemy pozazdrościć.
No to też warto Poza zwrócić tym jeszcze, uwagę. jedna rzecz, może ostatnia, że lepiej, nie wiem, onanizować się ręką niż kamerą. Te filmy są właśnie bezpretensjonalne, takie bliskie życia dzięki pokazywaniu również takiej strony cielesności. To też jest Lepiej ich atut. onanizować się ręką niż kamerą na nagrobku. To jest takie, to jest zdanie nagrobkowe. To znaczy, gdybyś był reżyserem, to to jest zdanie nagrobkowe. Ja pomyślałam szczerze o takich dwóch skojarzeniach, że z jednej strony no, to, że też jest związane z kinem poniekąd, prawda? Szczególnie w przypadku Tornatore, to wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe, że też to jest powiązane z tą sferą marzeń, snów i że to jest jakby rzeczywiście bliskie kinu, ta czynność seksualna. A drugie, to jest dowód na fallocentryczność włoskiego kina, że właśnie nie ma takich przykładów damskich, bo też jakby Tinto niestety też Brass. no Tinto Brass to. Frywolna Lola, znany również jako Monella. No ale to ona to robi, Piękny, znaczy no piękny, tak, to może jest jeden z piękny to fajniejszych, przesada, nie, ale ale to jest jeden z jego fajniejszych filmów, takich z tak. tych lat, nie licząc jakby, nie wiem, filmu Klucz, prawda, ze Tak, ale Stefanem Sondheimem. afirmacja kobiecej seksualności, Tak. bezpretensjonalna. I nawet nie wiem, czy nie jest Napolitanką ta dziewczyna, O. że właśnie, czy z południa, że taką energię mu wniosła, muszę, bo to z tych wywiadów, jak on był, tak gdzieś skojarzenie. Co najlepszego jadłeś we Włoszech i gdzie? Pyta Patryk. Tu już lecimy pytania z czatu i już zmierzamy do końca, także zachęcamy do tego, żeby zadawać teraz pytania, bo już naprawdę będziemy dobijać do drzewa na saboty. Właśnie chciałem powiedzieć, że metraż Hermana Olmiego nad tym się szykuje powoli. To jest bardzo, bardzo dobre i bardzo trudne pytanie. Nie umiałbym wybrać pod względem samej jakości jedzenia, więc postawię na jakość plus klimat, czyli Trattoria Daninella w Neapolu. Takie miejsce, gdzie jest lokalna neapolitańska kuchnia, gdzie przychodzą turyści, ale są też lokalsi. Miejsce, które ma jedyny w swoim rodzaju klimat takich aroganckich, ale w sposób kontrolowany, teatralnych kelnerów, którzy żyją tam swoim życiem, ustanawiają własne zasady, na przykład w pewnym momencie przestają obsługiwać ludzi, puszczają głośną muzykę i zaczynają tańczyć z klientami. I w ogóle przestaje mieć dla nich znaczenie, żeby są jakieś zamówienia. To jest kwintesencja neapolitańskości w kuchni. Bardzo, bardzo polecam. Mam też w Neapolu takie miejsca właśnie dzięki Rafałowi Jankowskiemu chociażby, który też na pewno zaczął nas słuchać. Może już Też wymiał, ale... patron Akademii, bardzo mu dziękuję za wsparcie. Tak. Słynny Pizzeria da rzecznik. Atanasio na przykład, która się nie znajduje w przewodnikach, nie jest miejscem kultowym, ale dzięki temu nie ma tam kolejek. Pizza jest bardzo dobra, świetnie ulokowany lokal, a do tego puszczają mecze Serie A. To Prolka. A w którym momencie miłość do filmu włoskiego spowodowała rozpoczęcie nauki języka włoskiego, Piotrze Czerkawski? O, bardzo, bardzo dobre pytanie, bardzo mi się podoba. To było 3 lata temu. Równo właściwie w lutym 2018. Nie mam pojęcia dlaczego, co było takim bezpośrednim impulsem, ale chyba jakaś taka, nie wiem, rodzaj dumy trochę urażonej, że ludzie z mojego otoczenia obserwowali, że ja tak często o tych Włoch jeżdżę, tak mocno wsiąkam w tę kulturę i byli przekonani, że ja mówię po włosku. I nawet coś tam próbowali mnie pytać o jakieś polecenia, właśnie takie rzeczy, i mi się zrobiło wstyd po prostu, że tego nie potrafię. Więc postanowiłem nadrobić tę zaległość i wypełnić tę lukę. No, kiedy zdałem sobie sprawę, że to już aż tak daleko zaszło, że tak mocno się zrosłem z tą włoskością, jest dla mnie aż tak ważna. To był impuls. Czy to są 3 lata? I powiedz, czy jesteś teraz, jak każdy uczący się na takim rozdrożu, też przy tej sferze, prawda, jak był COVID, była przerwa, czy kontynuujesz to z takim. Czy tu jest jakby taki spadek sił, że tak powiem, czy non-stop jakby się jednak odkrywa różne przestrzenie tego języka i on trochę jak kino działa, że non-stop cię zaskakuje jakimiś rzeczami? Jak kino, to jest bardzo podobny mechanizm. Miałem moment przestoju, kiedy uznałem, że właściwie już niczego więcej się nie nauczę, nie mieszkając we Włoszech, że doszedłem do jakiejś ściany, ale poradziłem z tym sobie szybko. No tutaj pomagają rytuały na pewno. Takie, że Czy od są pewnego. aplikacje, które polecasz na przykład?
Wiesz co, ja lubię Memrise, ale to dlatego, że daje dużo swobody i mogę tam samemu wpisywać słówka, które później powtarzam w rotacji. Takich aplikacji, żeby one mnie czegoś nauczyły same z siebie, to nie, ale Memrise po prostu jest dobrym mechanizmem do powtórki słówek. No i właśnie rytualność pewnych zachowań. U mnie to jest czytanie La Gazzetta dello Sport i takie przykazanie, że codziennie oni tam publikują dużo fajnych wywiadów ze sportowcami, ale też właśnie z artystami, którzy kochają piłkę nożną i nie tylko. I codziennie staram się jeden taki wywiad przeczytać, wynotować sobie słówkę i później ich się nauczyć. Tutaj pytanie, a czy Il Sorpasso nie można odczytywać też jako historii o stawaniu się? Bruno ma szansę być w roli ojca, Roberto być może zawalczy o miłość. No tutaj to jest piękna myśl, ale też myślę, że ten finał trochę też stawia tę historię jakby w takiej, że to stawanie się jest bardzo też niebezpieczne, tak? Bo ja też mam wrażenie, że oczywiście jakby jest ta wymienność w pewnym momencie, że no nie wiem, może jakby to wyjście jednak tego introwertyka, z kolei ta odpowiedzialność, którą bierze ten ekstrowertyk, ale zwróćcie też uwagę w tym filmie, tak czuję, że tam jest też taki trop interpretacyjny, że też mogłoby się pojawić takie niebezpieczeństwa, że jednak ten student stanie się Bruno i w sumie tak jakby wejdzie w tą spiralę tego, trochę tak jakby piekła takiego boomu ekonomicznego z tą całą mutacją antropologiczną i tak dalej, i tak dalej. Ale To odbierasz ja ten tak bym... finał? Bo właśnie mnie się. Nie, ja go trochę bardziej optymistycznie jednak mimo wszystko odebrałem, że tutaj to stawanie się do mnie przemawia. Ja nie sądzę, żeby bohater Trintignant tak bardzo zaprzeczył samemu sobie, żeby zmienił się tak diametralnie, że moim zdaniem on właśnie to jest jakoś tam krzepiące, że on zyska równowagę. Że on weźmie od Bruna tę lekkość, jakąś taką zdolność do cieszenia się życiem, ale jednocześnie no nie zapomni o tych cechach, które go konstruowały wcześniej, jakieś obowiązkowości, jakieś powadze. I że może tak to zadziała, i że rzeczywiście ten hedonizm Bruna doda mu może odwagi w zawalczeniu o miłość chociażby. Także może idealistycznie, może zbyt to romantyzuję, ale ja tak myślałem, że to jest właśnie film tak metaforycznie też dlatego na mnie tak zadziałał, o znajdywaniu równowagi życiowej, w ogóle o łączeniu skrajności, czerpaniu z nich tego, co najlepsze i mieszaniu jakoś ze sobą. Więc podoba mi się ten trop też przywołany. Korra Korwo, którego pozdrawiamy, bo tak naprawdę wspaniale dba o jakość naszej transmisji dzisiaj. Super, Kurwa A tak, bardzo. czy kurwa B? Dzisiaj kurwa A, bo wiadomo, kurwa B jest taką trybuną na stadionie w Neapolu bardziej zmitologizowaną. Słynny W chłopiec. czasach Maradony przecież to tam było takie epicentrum szału, fanatyzmu kibicowskiego, ale dzisiaj jak mówią ludzie zorientowani w temacie, te role się odwróciły, że kurwa bi to są tacy ludzie, którzy tam przychodzą zblazowani, już na te mecze patrzą jednym okiem, po prostu palą sobie zioło, a kurwa A to jest to zaangażowanie, to jest ta pasja, no i zresztą tylko raz, jak byłem w Neapolu na meczu, to poszedłem na taką trybunę nieultrasowską. Powiedzmy taką dla zwykłych kibiców, a później tylko i wyłącznie kurwa. Jak mawia zresztą cytowany już rzecznik, czyli Rafał, jak wiadomo, właśnie na kurwie, szczególnie na tej A, są dodatkowe wibracje i dodatkowe emocje. Zainteresowanych tym fenomenem w ogóle kibicowskim jest na Netflixie taki film z Nino D'Angelo, takim aktorem, piosenkarzem niezwykle popularnym w latach 80. do dziś żyjącym i świetnie się mającym, że tak powiem, i dalej w pewnych kręgach kultowym. To się nazywa Quel ragazzo della curva B. Zresztą taka słynna piosenka Napoli, 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 Forza Napoli, 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 wow, takie charakterystyczne pochodzi z tego filmu i tam jest właśnie mitologizacja kurwa bi, całkowicie, totalnie i tak dalej, a teraz też politycznie ta, wydaje mi się, że też jest bliższa rozsądkowi, że tak powiem, niż ten, tak jak nawet rozmawia się w Neapolu i zresztą masz taką historię, mam wrażenie, Piotrze, z Piazza
Dante chyba, o tym, że... W knajpie La Spilleria Napoli, tak. A wróciłeś właściwie kiedykolwiek do tej knajpy, powiedz? Wiesz co, nie byłem w Neapolu od tamtego czasu, niestety, kiedy właśnie w knajpie właściciel wszedł z nami w rozmowy, zaczął mi stawiać drinki, dlatego że mam na imię Piotr, a Piotr Zieliński strzelił bramkę Juventusowi tego wieczoru, ale jesteśmy w kontakcie, jesteśmy na Facebooku. Ja też go mam na Facebooku i jest kochany, to taki jest ja Zio. Ja ludzi kieruję zawsze w Neapolu, no. Jak pytają mnie czasem o rekomendacje i jak tylko wrócę do Neapolu, a mam plan pojechać w marcu na mecz z Milanem, to oczywiście, że chcę tam pójść. Oret, idealne życie Piotra Czerkaskiego, to pozdrów, pozdrów. I ja pragnę zwrócić uwagę na taką rzecz, że miało być o takich rzeczach, kto z nami wytrzymał, to dowie się ciekawej rzeczy, a potem tylko z retransmisji albo też z podcastu, bo Akademia już drugi odcinek, który będziemy wydawać jako podcast, jesteśmy na Google Podcast, tu wszystko jest opisane, Spotify i tak dalej, to, że Piotr Czerkawski i jako świadków mam komentatorów Eleven Sport, Piotra Dumanowskiego i Dominika Guziaka, dał wywiad dla neapolitańskiej lokalnej telewizji jako kibic, kiedy Zieliński strzelił bramkę, więc jest taki epizod w życiu redaktora Czerkawskiego, że dał wywiad. To był program Tiki Taka, zdaje się, tak? Czy oczywiście, tak, który bardzo kultowy w niektórych, można go też oglądać przecież w sieci. I prowadzi go jeden z takich, można powiedzieć, dziennikarzy sportowych, tak jakby w skali Włoch znanych, jak Rafael Auriemma. Także to jest bardzo, bardzo fajne nazwisko, także i taki epizod jest. Także z tym kibicowaniem właśnie, czy słowo tifozo, chyba bardziej tifozo oddaje niż kibic, tak czuję. Czy mam jeszcze jakieś pytania, powiedzcie? Halo, halo? No, lepiej organizować się ręką, tak, no to jest po prostu, no to jest Dzio Grzybiarz, czy tam on miał jajka, nie grzyby, którego ja nazwałam kloszardem, bo naprawdę tak na niego Trintignant reaguje, że mu właśnie tak on średnio w tym aucie, a z kolei właśnie Bruno z tym takim swoim zapraszaniem jest taki bardziej, no w ogóle jest jowialny. Tak. Godardowski pisał jeszcze tak. Kubuś ślepnąc od świateł mówi, co wy sobie myślicie, że zagrają wam szyc z Karolakiem i to na razie największa kinofilska referencja w polskim kinie. Czy chcecie do tego jakoś odnieść, bo to już może być, że już jesteśmy poza tak zwanym kontekstem i ciężko jest po prostu... albo plan dnia Piotra Czerkaskiego, nie wiem, czy to przymknęło ci wcześniej. Pierwsze, primo, obudzenie przez kota, sekundo, wypicie wina gdzieś na Zatybrzu, terco, casual gadka Sorrentino Napoli, quarto, spotkanie z papieżem. Niekoniecznie w tej kolejności, ale mniej więcej się zgadza. Okej. Idę, jeszcze poproszę z pytania. Ktoś bardzo pięknie napisał, młody Lorenzo Insigne to twarzowo wymarzony młody aktor kina neorealizmu. Tak. Tylko pytanie właśnie było to jego fizis, prawda? Stanley Lobotka jest piłkarzem z kina moralnego niepokoju. Wyrażenie, jeśli tak. Jego fizis. A z kolei tak, kiedyś, to kiedyś Silvio Orlando powiedział, jak był zresztą ten boom na kardynała Vojello i zresztą tego powiedzenia, prawda, o Maradonie, jak go bronił, że nie używaj imienia Pana Boga na daremno, te jego komórki z tymi, prawda, charakterystycznymi, tam jeszcze Iguaina miał i tak dalej. I kiedyś zapytany właśnie, czy któryś z piłkarzy Napoli, mówimy o tamtych latach, kiedy był młody papież, pasowałby do świata kina, to powiedział, że Marek Hamsik do komedii, bo on jest zawsze taki uśmiechnięty. I jeszcze do tych Cine Panettonek by go chciał włożyć. Słuchaj, Piotrek, ja uważam, że jeżeli nie potrafisz wymienić składu Kaiserslautern z 1999, to może powinniśmy kończyć, bo mamy wszystkie pytania już przerobione i możemy też się umówić tak, jeżeli byś znalazł chwilę, że tam na przykład tą nazwę wina i tak dalej dopiszemy oczywiście Państwu bezpośrednio w tym czacie. Najbardziej. Powiedz mi, Piotrek, tak
No nie wiem, czy w ogóle masz ochotę się podzielić, bo też staram się, żeby akademia, kiedy zapraszamy gościa, gościnie, była taką przestrzenią, żeby też polecić ich działalność. I mówiłam wcześniej, że jesteś krytykiem filmowym dla tych osób, które by nie wiedziały, dziennikarzem, programerem Kina Nowe Horyzonty, też zajmujesz się festiwalem. Czy jest coś, czym się teraz zajmujesz? Nie wiem, pracujesz nad jakąś nową książką? Czy jest coś, co teraz robisz albo robicie w kinie, co chciałbyś na forum polecić? Czy nie? Odcinam kupony. Doszedłem do tego momentu w życiu, że odcinam kupony. I piję wino, jem burratę. Oczywiście trochę sobie żartuję, bo tych aktywności jest mnóstwo i mógłbym wymienić całą litanię, ale nie mam jakiegoś dużego projektu przed sobą. No, dobra, jedna rzecz rzeczywiście. Nowe Horyzonty wybiegnę w przyszłość trochę, bo to latem. Drugi raz będę miał przyjemność i zaszczyt opiekować się sekcją shortlista, czyli wyborem najlepszych, najbardziej charakterystycznych polskich filmów krótkometrażowych z ostatniego sezonu. I tutaj serdecznie zapraszam na spotkania z twórcami, na seanse, żeby odkryć przyszłych mistrzów before it was cool i móc się na takich spotkaniach 20 lat później na jakieś akademiki na polskiego pochwalić, że ja go wyhaczyłem na Nowych Horyzontach, kiedy jeszcze nie był znany, już pokazał. No to nieźle. O, ale Akademia Polskiego Kina według Piotra Czerkawskiego, to też byłby fajny projekt swoją drogą. Piotrek, nie wiem jak ci dziękować, już cię nie męczę żadnymi quizami, nie było nigdy tyle pytań, mam nadzieję, że to dla państwa nas słuchających, dla was, którzy nas słuchaliście, było odkrywcze z wielu płaszczyzn, tak bym powiedziała, bo było dużo o kinie, ale także o kulturze włoskiej, o języku, o Piotrku, który też się Łukasz Stępień mówi, pisze, Kino Nowe Horyzonty pozdrawiają, także z mojej strony bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dobiliśmy do 160 minut, jaki ważny włoski film ma 160 minut, to już Lampard. Jest więcej niż Wielkie Piękno, o Lampard, myślałem, że dłuższy jest, no ale... Tak kojarzę, że niecałe trzy właśnie jakoś tak ten... Ale w ogóle ci chcę bardzo podziękować za to, że uwierzyłeś w Akademię właściwie od samego początku jej istnienia, jak jeszcze naprawdę to było ważne, żeby jakoś Patronite ruszył i w marcu mamy rok Akademii. Dalej jest ważny, nie zniechęcaj ludzi, Patronite jest bardzo ważny. Bardzo ważny. Także... Jeszcze więcej, tak. Tak, ankura. Jeszcze wyższy. No dobra, ale to jedno jeszcze na deser. Zobaczymy, czy trafisz. No nieźle. Zuzzerellone. Wino, miejscowość czy coś innego? Miejscowość raczej nie. Wino. To jest słówko toskańskie. Zuzzerellone to jest taki właściwie Piotruś Pan. I dlatego się uśmiechnęłam jak ten, czyli na zasadzie takiego trybu, że właśnie nie do końca mu śpieszno, żeby dorosnąć i jakby stać się, nie wiem, jakimś tam ultra poważnym i odpowiedzialnym człowiekiem. Także może bądźmy dzisiaj trochę wszyscy Zuzzerellone i słuchajcie, czyli bardzo. Zuzzerellone jest bohater Il Sorpasso. Wszystko nam się składa w jedną całość. Mamy doskonałą klamrę, świetnie wyreżyserowany odcinek. Mam nadzieję, że bawili się państwo co najmniej tak dobrze jak ja, bo bawiłem się doskonale. Dziękuję ci za świetne prowadzenie, dziękuję za bardzo dobre pytania, które też mi dały do myślenia i były dla mnie cenne, więc jestem za nie szalenie wdzięczny. Dziękujemy. Dziękujemy Godardowskim i Graszkom. Tak, trzeba przyznać. Takie brzemię na nich, taką klątwę trochę rzucę, to są nasi następcy i sukcesorzy. Ale to świadczy też, że mamy... Kiedy my już zbumerzymy się, tak. Totalnie, tak, jesteśmy w naszych latach 30. Placu, to jest tak. Niesamowite. Na placu boju o to, żeby mówić o kinie z polotem i finezją i humorem. Nie wiem, czemu mi się zrobiło smutno. Ale nie, właśnie niech będzie radośnie. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. Forza Napoli sempre, comunque, chociaż lepiej sempre. Wierzyć to tak. Gdybym miała szampan z logiem Napoli, miałam tylko jeden, wypiliśmy go na Sylwestra Akademii, to bym teraz otworzyła. Piotrek, usłyszeć Pietro.
Od ciebie też te słowa, gdzie no, niejedne zęby sobie złamały, że tak powiem, prowadząc spotkania i to z różnymi gośćmi, to bardzo dużo znaczy. Ale nigdy tak długiego nie prowadziłem. To jest jakiś, znaczy indywidualnie to jest rekord Akademii. Jako live Akademii dobiliśmy do 3 godzin, ale była nas 6 w pewnym momencie, to też inaczej rozkładały się akcenty, więc to jest rekord, to jest absolutny rekord i to już ci teraz mogę powiedzieć. Pozdrowienia dla naszych zwierząt, że tak powiem, bo tam Radowski napisały. Także słuchajcie, buonanotte i w ogóle jeśli jeszcze dzisiaj coś oglądacie, to buona visione, tak jak to Włosi mówią, czy buona serata, no to nie wiem, vino rosso, bądźcie weseli, nie jak to zarymować, bo nie chciałam wulgarnie zarymować, ale tak, także żegnamy się i mega dzięki wielkie, cała przyjemność po mojej stronie.